Na spotkaniu w ramach reagowania kryzysowego do rządów unijnych krajów należy ostateczna decyzja, czy te uzgodnienia wdrożyć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dzień pod znakiem deszczu i silnego wiatru, a pod koniec dnia na północy i w rejonach podgórskich możliwe też opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. W górach dziś opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 9 na pozostałym obszarze. Wiatr silny, niekiedy w porywach do 80 km na godzinę. W górach nawet do ponad 110. Tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Synoptycy prognozują, że tej nocy do Polski zacznie docierać mroźne powietrze, a jutro w północno-wschodnich regionach kraju ujemna temperatura, z kolei w centrum i na zachodzie ma padać śnieg. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ale nie mam też dobrych informacji dla tych, którzy kochają zimę i uwielbiają śnieg, bo ten atak zimy to będzie taki kilkudniowy i potem znowu będzie ciepło w przyszłym tygodniu. Na razie pod parasolem ten czwartek nam upłynie, bo właśnie czwartek dzisiaj jest, piąty dzień stycznia, piąty dzień roku. Dzień dobry, mówimy wszystkim tym, którzy wstali. Jeszcze przed wschodem słońca, bo słońce w Warszawie wstanie kwadrans przed 8, a zajdzie o 15.38. 8 godzin bez 7 minut, tyle ten dzień będzie trwał. Imieniny obchodzą dzisiaj Amelia, Edward, Marcelina, Piotr i Szymon. Dzień bitej śmietany dzisiaj i Światowy Dzień Hipnotyzmu, z takich kalendarza świąt nietypowych, gdyby ktoś chciał świętować. Stanisław Janecki w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Plany na długi weekend, bo to wszyscy dzisiaj od samego, podsłuchiwałem kilka stacji radiowych jadąc do pracy i wszyscy, długi weekend, długi weekend, długi weekend. Moim ulubionym zajęciem jest sen, ale nie mam na niego czasu, więc może znajdę trochę czasu. Ale też ostatnio widziałem takie memy, że leżakowanie w przedszkolu to było złe, ale leżakowanie po 30 jest dobre. Leżakowanie w przedszkolu było koszmarne, ponieważ człowiek młody nie miał ochoty, ja na przykład, w żaden sposób. A ja uważam, że na przykład teraz w zakładach pracy powinny być takie sale do leżakowania i ja się podpisuję obiema rękoma pod tym. Mógłbym leżakować. Siesta. O, widzisz? A Hiszpanie to dobrze wymyślili. Ale my w Polsce i o polskich sprawach. Między innymi teraz, 8 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam w studiu pana ministra Arkadiusza Mularczyka, wiceszefa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Reakcja niemieckiego MSZ na polską notę w sprawie zadośćuczynienia za zbrodnie i straty wojenne raczej nie dziwi. Moje, że sprawa jest zamknięta i nie będziemy na ten temat negocjować. Ale czy Niemcom uda się uciec od tego tematu w dobie rozliczania z kolonializmem, ze zbrodniami sięgającymi ponad 100 lat i w takiej atmosferze na świecie, że nic nie może być zapomniane? Czy historia i przypominanie tej historii zdecydowanie nie działa na niekorzyść Niemców? Zdecydowanie tak. Jest kwestią czasu, kiedy Niemcy będą się musiały zmierzyć ze swoją niechlubną historią, którą przez lata, przez dekady chciały zatrzeć, zamazać. I ta odpowiedź bardzo lakoniczna, bo jednozdaniowa, że sprawa jest zamknięta, no wystawia niestety, ale trzeba powiedzieć, to jak najgorsze świadectwo niemieckiej dyplomacji. Po otrzymaniu od nas raportu, który zawiera ponad 1500 stron, z danymi, wykresami, statystyką, z opisem wszystkich zbrodni, okropieństw niemieckich na ziemiach polskich i de facto rozpoczęciem sprawy rozmów, tak powiem, w obszarze reparacji wojennych, odszkodowań, Niemcy powiedzieli jednym zdaniem, że sprawa jest zamknięta. Więc jest to o tyle dziwne, że sprawa ta nigdy nie była otwarta w relacjach polsko-niemieckich. Nigdy nie było żadnych spotkań, rozmów, negocjacji. Nigdy nie podjęto tego tematu przez rozmów bilateralnych. Znaczy, tak? Podjęto w jakimś sensie, panie ministrze, kiedy Gomułka w grudniu 1970 roku zawierał traktat z Niemcami, to Niemcy namawiali bardzo usilnie władze komunistyczne, żeby znalazły się w tym traktacie stwierdzenia o rezygnacji z reparacji. Tak samo wpływali w czasach Gierka na ówczesnego ministra spraw zagranicznych Stefana Jędrychowskiego bodaj. Czyli próbowali aż od 70 roku, aż do traktatu 2+4 przemycić tę sprawę, czyli nie uznawali jej za zamkniętą. Tak, absolutnie ma pan rację. Były próby właśnie niemieckiej dyplomacji, żeby do różnych formatów międzynarodowych
upchnąć sprawę reparacji i żeby Polska się tej reparacji zrzekła. Na szczęście, to chyba jest to oczywiste, nawet komunistyczne władze nie były na tyle szalone, żeby się zrzekać reparacji wojennych, gdzie przecież ta trauma II wojny światowej była wciąż żywa. Tak więc ta odpowiedź dyplomacji niemieckiej jest absurdalna, kuriozalna, też nielogiczna, no bo nie można zamknąć czegoś, co nigdy nie było otwarte. Tu jest jeden aspekt, panie ministrze. Niemcy wydały, myślę, że kilkaset miliardów marek ówczesnych, potem euro, żeby naprawić swój wizerunek poprzez popkulturę, poprzez różne działania niemieckich fundacji i instytucji. I dla nich powrót do tego obrazu Niemiec sprzed tej wielkiej inwestycji w tak ocieplenie wizerunku Niemiec. Niemcy zostali, byli potem postrzegani jako naród przyjazny na świecie, co jest trochę absurdem. Jest tym boleśniejsze dla Niemiec, że wykonali ogromną pracę, która teraz w jakimś sensie musiałaby być podważona. Absolutnie tak. No cały ten deep state niemiecki, służby niemieckie, politycy niemieccy, niemieckie media wykonały gigantyczną pracę, żeby zatrzeć ten negatywny wizerunek Niemiec. Chodziło o to, żeby po prostu wyczyścić swoją historię, kartę, przerzucić odpowiedzialność na innych, najlepiej na sąsiadów, dogadać się z Żydami, zapłacić im świadczenia, a wszystkich innych jakby przemilczeć. No, sprzyjała im historia, ponieważ Polska była pod wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które były poszkodowane, kraje bałkańskie były pod okupacją sowiecką, więc nie było możliwości wówczas aktywnego podnoszenia tej sprawy. I to im się udało. No i dzisiaj rzeczywiście po latach wracamy do sprawy i jesteśmy w mojej ocenie stosunkowo szybko przypomnieć w świecie internetu, mediów społecznościowych, szybko przypomnieć te wszystkie sprawy, o których Niemcy chcą zapomnieć, dlatego że Niemcy dzisiaj, tak jak pan powiedział, chcą się kojarzyć z praworządnością, z prawami człowieka, z takim strażnikiem moralności, z pouczaniem innych, ale przede wszystkim chodzi tu o gospodarkę. Chodzi o niemieckie samochody, niemiecki sprzęt, niemieckie technologie. Ona ma być na świecie marką, ma się dobrze sprzedawać. No i dzisiaj przypominanie im tej sprawy sprawia im wiele problemów trudności. Czy znajdziemy sojuszników wśród Niemców? W Polsce jest znana i tłumaczona książka niemieckiego historyka tureckiego pochodzenia, ale tureckiego jeszcze z XVIII-wiecznej emigracji, Goetze Ali'ego. I ów Goetze Ali w państwie Hitlera stawia tezę na podstawie kwerendy w archiwach niemieckich, że nie ma współcześnie niemieckiej rodziny nieimigranckiej, która by nie skorzystała na grabieży wyzysku tych terenów, przede wszystkim właśnie Polski, dzisiejszej Białorusi czy Ukrainy. Także mówienie o tym, że to zrobili jacyś naziści, a przeciętni Niemcy nie mają w tym udziału, jest kompletną bzdurą i historycznym fałszerstwem, bo każda niemiecka rodzina na tym skorzystała. Może tym bardziej trzeba przypominać takie głosy jak Goetze Ali'ego i zdobywać poparcie wśród części elit niemieckich, żeby to się rozpowszechniło. Tak, absolutnie, tu ma pan rację. Kampanię trzeba prowadzić zarówno na świecie, ale również w samych Niemczech i my to będziemy robić. To oczywiście wymaga czasu, to wymaga przetłumaczenia materiałów, publikacji, wywiadów, konferencji, różnego rodzaju eventów. Na pewno nie będzie łatwo, bo Niemcy przecież nie będą stać założonymi rękami i czekać na nasze działania. Oni podejmują, to jest oczywiste, działania, których celem jest na pewno w pewien sposób zastraszanie tych mniejszych krajów. No ale soft power niemiecka też działała. Te wszystkie w sferze popkultury, seriali telewizyjnych, to przecież tak, absolutnie działało i sprawiło, że okupacja w Polsce jest postrzegana tak jak okupacja we Francji. Tak jak w Paryżu, wszyscy siedzą w kawiarniach, toczy się życie, nic się nie dzieje. No właśnie, więc jakby to my to wiemy, natomiast świat tego nie wie, jak wygląda okupacja w Polsce i na tym polega największy problem, że dzisiaj musimy wykonać pracę, którą państwo polskie nie wykonało przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Więc mamy to okienko czasowe, jest absolutnie wola polityczna, jest grupa ludzi, ekspertów, też Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie w to zaangażowane. Musimy podjąć akcję o charakterze informacyjnym na terenie i Niemiec, i na terenie Europy Zachodniej, oczywiście na terenie również Stanów Zjednoczonych, żeby przekonać naszych partnerów, sojuszników, społeczeństwa, polityków do tego, że Niemcy się po prostu nie rozliczyły z wojny i zatarły swoją przeszłość. I oni dzisiaj przekonują cały świat, że sprawa jest załatwiona, zamknięta, oni się rozliczyli i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi tej Polsce, prawda?
A czy nie ma takiej groźby, że gdyby zmieniła się władza w Polsce, to sprawa zostanie zakopana i ten wysiłek ogromny, żeby uświadomić światu i Niemcom przede wszystkim, jak to było, zostanie w jakimś sensie zmarnowany? Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, dlatego że jest to sprawa o charakterze polskiej racji stanu. Ja tam sprawę porównuję do takich jakby działań, jak wejście Polski do Unii czy do NATO. Uzyskanie od Niemiec reparacji, tu nie chodzi tylko o aspekty ekonomiczne i finansowe, chociaż one są również bardzo ważne, ale tu również chodzi o to, że Niemcy potraktują nas wówczas jako partnera, nie jako wasala, jak dzisiaj, gdzie poklepują po plecach i mówią, że są świetne relacje, z których oczywiście nic nie wynika, bo przecież widzimy, co robią, że blokują środki europejskie, oddziaływują tutaj poprzez swoje media, atakują codziennie rząd i po prostu chcą ten rząd zmienić czy też obalić. To jest oczywiste. Więc jeśli doprowadzimy do sytuacji takiej, kiedy zmusimy ich do konkretnych rozmów, to to będzie oznaczało, że oni w końcu potraktowali Polskę jak partnera. I to jest dzisiaj jakby kluczowa kwestia. A takie konkretne kłamstwa, czy próbuje pan, bo rozmawiał pan z przedstawicielami niemieckich elit i czy oni na przykład mają świadomość, że podczas wizyty w Camp David w 90 roku Helmut Kohl okłamał prezydenta George'a H. Busha, bo na pytanie, jak Polacy zostali, co zrekompensowano Polakom za te... Kohl powiedział wtedy, że otrzymali wielkie sumy z kwoty 100 miliardów marek, jakie RFN wypłaciła z tytułu odszkodowań, podczas gdy faktycznie te wielkie sumy, te 100 milionów z tych 100 miliardów, czy takie ordynarne kłamstwa jak Kohla może zrobić jakiś taki... Taką platformę, gdzie będzie te wszystkie niemieckie kłamstwa na temat tego się demaskowało. To oczywiście dobry pomysł, dlatego dobrze, że toczy się debata publiczna w Polsce. Ona się również rozpoczyna na świecie, bo w związku z tą sprawą powstają setki publikacji na całym świecie. Po prostu media przypominają tą problematykę, więc jesteśmy, że tak powiem, w procesie. Jesteśmy w toku pewnej debaty publicznej, nie tylko w Polsce, ale również międzynarodowej. Niemcy od tego tematu nie uciekną. Będziemy oczywiście i przygotowujemy wydania nie tylko raportu tego głównego, ale również takich skrótów raportów, streszczeń raportu. Także jesteśmy absolutnie na początku akcji informacyjnej, która, jak jestem przekonany, przyniesie sukces. Chodzi o to przede wszystkim, żeby jak najszybciej wprowadzić do opinii publicznej na świecie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, tą problematykę, przekonać społeczeństwo, przekonać dziennikarzy, media i za nimi pójdą politycy. To jest kwestia czasu. A czy nie jest problemem taka sprawa jak to, co zrobił rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego w październiku 1991 roku, gdy w zamian za zaoferowaną przez RFN kwotę 500 milionów marek zobowiązano się, tu cytuję, że rząd polski nie będzie dochodził dalszych roszczeń obywateli polskich, które mogłyby wynikać w związku z prześladowaniem nazistowskim. Czy to jest odpowiedzialne? Nawet komuniści się nie zdobyli na tego typu stwierdzenie, które dawało Niemcom argumenty. Tak, absolutnie. Te działania tych początkowych rządów po odzyskaniu niepodległości były absolutnie nieodpowiedzialne. No przecież rząd nie może zrzekać się roszczeń z obywateli, prawda? Jeżeli pan ma roszczenie, tutaj kolega obok ma roszczenie, ja mam roszczenie, tak? No to dlaczego rząd ma się w nasze roszczenia wtrącać, tak? To są nasze roszczenia naszych rodzin za zbrodnie, za ludobójstwo, grabieże wobec Niemców. Dlaczego rząd ma do tego mieć jakieś prawo? Więc to były absolutnie nieuprawnione roszczenia. No niestety, to jest też tak, że dzisiaj, gdy widzę tych byłych premierów i oni tam się wymądrzają w różnych programach telewizyjnych, to trzeba powiedzieć, co jasno, że oni zawalili tę sprawę. No także Marek Belka popełnił ten błąd, no, kiedy Marek był Belka, premierem. Cimoszewicz, no, cała grupa tych mądrali, dzisiaj pouczających nasz rząd, absolutnie nie zrobiła nic, co więcej, szkodziła tej sprawie. Bo ta sprawa jest absolutnie sprawą otwartą i trzeba prowadzić ofensywną politykę odważną i dzisiaj byliśmy zupełnie w innej sytuacji. Jest kwestia przekazania informacji, czy jakiegoś rodzaju wniosku do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pan minister Przydacz, który był wczoraj gościem u nas w Polskim Radiu 24, powiedział, że
że służby ONZ mają własnych prawników, że można skorzystać także z ich pomocy, ale czy w tej kwestii przekazania tej sprawy do ONZ chodzi głównie o informacje, żeby wszyscy na świecie dowiedzieli się, że chyba największa zbrodnia z czasów II wojny światowej, gdyby to podsumować, i największe straty, nigdy nie zostały naprawione i zrekompensowane. Tak, absolutnie. Celem moich wystąpień, bo wysłaliśmy raport i pisma do czterech najważniejszych urzędników, przedstawicieli ONZ-u, sekretarza generalnego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, ale również wysokiego komisarza do spraw praw człowieka i przedstawiciela ONZ-u w Genewie. Wysłaliśmy raporty, również jakby z prośbą o przyjrzenie się sprawie, zainteresowanie się sprawą, możliwość odbycia spotkania z nimi i być może w przyszłości również stworzenie pewnej platformy do dialogu w tej sprawie. Także to są pisma o charakterze informacyjnym, ale też zachęceniem do tego, żebyśmy podjęli w tej sprawie współpracę z ONZ-em. Natomiast i oczywiście będziemy prowadzić akcję informacyjną wśród krajów ONZ-u. To jest 200 krajów. Myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby ambasador każdego kraju przy ONZ-cie dostał co najmniej skrótową informację na temat naszej sprawy. Myślę, że wiele krajów afrykańskich, Ameryki Łacińskiej, azjatyckich ta sprawa zainteresuje. Może po raz pierwszy o niej usłyszą. Absolutnie tak. I wiedzą czegoś więcej na temat Niemców i ich historii. Natomiast również chcę podkreślić, że wystąpiliśmy tak dawno do UNESCO z prośbą również o zainteresowanie się problematyką zrabowanych w Polsce dzieł sztuki, dóbr kultury, również z sugestią, że Niemcy zalegalizowali po prostu kradzież, której dokonali podczas wojny, bo dzisiaj Niemcy po prostu w świetle prawa mogą legalnie obracać skradzionymi z Polski wystarczy rzeczami. Wystarczy 30 lat mieć skradzione dobra i przechodzą na własność. No właśnie, więc to, takie są reguły tego praworządnego kraju i trzeba o tym po prostu mówić głośno na świecie i uruchomić procedury, żeby Niemcy po prostu zwróciły te rzeczy skradzione. To oczywiście będzie trwało, ale ja uważam, że prędzej czy później muszą podjąć systemowe środki państwowe, ażeby po prostu i instytucje, muzea przejrzały swoje archiwa, szafy, szuflady i po prostu ustaliły, co jeszcze z Polski jest i co należy zwrócić. Lawina ruszyła i oby się już nie zatrzymała. Bardzo dziękuję. Pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie człowiek, który przygotował ten fundamentalny, przeczytałem to, ogromna praca została wykonana, świetnie udokumentowana. Dziękuję za to, bo to jest dzieło, które ktoś powinien zrobić kilkadziesiąt lat temu. Dziękuję bardzo, ale też chcę podkreślić jasno, że gdyby nie wola szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to nie byłoby tej sprawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przegląd prasy. Teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tu na pierwszej stronie. Wielki powrót ospy, szkarlatyny i świnki. Choć obecnie największym problemem jest grypa, infekcje grypopodobne. W całym 2022 roku zakażeń było ponad 4,5 miliona. To niepokoi też wzrost innych chorób wywołanych przez niebezpieczne patogeny. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny widać również wzrost zachorowań na ospę wietrzną, szkarlatynę, świnkę, a także choroby przenoszone drogą płciową. No właśnie to ostatnie jest zagadkowe, bo od czasów, jak pamiętam ze swojego dzieci, w przychodniach były takie plakaty tam przed chorobami wenerycznymi ostrzegające, to jakby wróciło, bo ludzie chyba przestali się bać tych chorób, a one wciąż w jakiejś ukrytej formie istniały. No to liczby państwu przeczytam, które są dzisiaj na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Choroby zakaźne atakują w Polsce, liczba zachorowań w tysiącach. I tak, mamy rok 2021 w porównaniu do 2022. W 2021 ospa wietrzna 57, to w milionach jest podawane, 57 tysięcy. W 2022 171 tysięcy. Wirusowe zapalenie jelitowe 23 tysiące w 2021, 57 w 2022. Kiła 1000 przypadków w 2021, 2000 przypadków w 2022. HIV 1200 przypadków w 2021, 2400, czyli 100% więcej w 2022. Przerażające są te statystyki. Zdecydowanie przerażające. Dzisiaj gazety są takie magazynowe raczej. No bo czwartek mają piątek. No bo to jest poniekąd zrozumiałe. No i oczywiście dużo uwagi poświęca się papieżowi Benedyktowi, natomiast w gościu niedzielnym, muszę tylko to znaleźć, jest rozmowa z panią premier Beatą Szydło.
Matko, to, tak to jest, jak się szybko chce coś znaleźć. Przepraszam bardzo. Ale mi to wertuj. Umknęło. W tej chwili gościa niedzielnego, rozmowa. Zresztą tematy religijne są oczywiście na pierwszej części tego wydania tygodnika. Odnoszą się także do jutrzejszego święta, do Trzech Króli, albo prawosławnej Wigilii, prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia, bo one też przypadają w kalendarzu juliańskim właśnie jutro i pojutrze. Znalazłeś? W Rzeczpospolitej przy okazji powiem tylko, jest tekst na temat tego, że ponieważ Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął, czy takie drastyczne kary, jakie partie ponoszą z tytułu błędów w sprawozdaniach, które skutkują cofnięciem subwencji, a co miało być rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, a nie zostało rozstrzygnięte, czy te kary powinny w dalszym ciągu być, bo może są niewspółmierne do tego, jakie błędy popełniają ci, którzy te sprawozdania formułują. Ja tylko powiem może z pamięci, bo nie chcę tu, a nie, już znalazłem panią premier Beatę Szydło, cytat. Koledzy z Solidarnej Polski zwracają uwagę na bardzo niebezpieczny proces, jakim jest oddawanie kompetencji przynależnych państwom członkowskim pod wpływem pozatraktatowego nacisku Unii Europejskiej. Zagrożenia, o których alarmują, są realne, tak uważam, ale też, nie znając szczegółów negocjacji, mam nadzieję, że premier podejmował decyzję z pełną odpowiedzialnością, najlepszą wolą i wiedzą. Mogę tylko powiedzieć, co ja bym zrobiła w 2020 roku, gdy trwały uzgodnienia, należało zawetować ten mechanizm. To premier Beata Szydło. No tu jest dużo takich ciekawych materiałów, na przykład w plusie minusie Rzeczpospolitej szlaban na TikToka. Coraz więcej państw jest przeciw zabawce, w którą bardzo mocno zaangażował się były premier Donald Tusk, który teraz bez TikToka zdaje się w polityce nie funkcjonuje. Uznano to za chińskie narzędzie nie tylko wpływu takiego, że się inwigiluje tych, którzy go używają, ale że algorytmy robią niejako pranie mózgu tym, którzy go używają. Jakbym popatrzył na to, jak niektórzy polscy politycy, to pranie skutki tego prania mózgu już bym dostrzegł. Nie wiem, czy państwo są na TikToku, ja jestem, podglądam, ale to jest tak, że na przykład jak zacznę oglądać kilka filmików z modelami kolejek, które uwielbiam, to natychmiast algorytm podsyła mi tylko takie filmiki, więc proszę sobie wyobrazić, jak to działa. Tematyka międzynarodowa też jest w gazetach. Republikanie paraliżują Amerykę, jak to w Izbie Reprezentantów nie mogą wybrać speakera, mimo że mają przewagę. Frakcja Trumpa walczy z frakcją nie Trump. Tak, z kolei Izrael już chyba walczy ze wszystkimi absolutnie. Nowy skrajny prawicowy rząd Benjamina Netanyahu rozczarowuje i na zachodzie, i na wschodzie. I z muzułmanami ma napięku, i z państwami zachodnimi. Nie wiem, jak można mieć napięku z wszystkimi. Natomiast bardzo ciekawy artykuł jest Polska Metropolia Warszawska a propos tego, co wydarzy się po 9:30. Będzie transmisja na naszej antenie przy okazji. Przypomnę, Piotr nie umiera. Historie papieskich pogrzebów. Pogrzeby papieży bywały rozmaite, w zależności od epoki, w której dane im było rządzić kościołem. Ceremonia ta miewała ściśle określony porządek, modyfikowany jedynie przez ostatnią wolę zmarłych papieży. Więcej czasu nie mamy, bo jest ciekawa rozmowa z profesorem Pawłem Kowalem o nacjonalizmie u komunistów. U Gomułki Jaruzelskiego na przykład i Gierka, ale to innym razem może. To był nasz przegląd prasy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? No wiem, Barbara, dlatego powinniśmy go zacząć od... czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i AGD. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Trwa poranek Polskiego Radia 24, 7:30. Informacje dnia przedstawi Rafał Boguta.
Świat żegna w Watykanie papieża Benedykta XVI. Liturgię w czasie mszy pogrzebowej koncelebrować będzie ponad 120 kardynałów. W pogrzebie weźmie udział wiele delegacji z zagranicznymi przywódcami i koronowanymi głowami. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Około godziny 8:50 trumna z ciałem papieża zostanie wyniesiona na plac świętego Piotra. Wówczas zgromadzeni na pogrzebie zaczną odmawiać różaniec. Msza pogrzebowa, którą będziemy transmitować na naszej antenie, rozpocznie się o 9:30. Żegnamy dziś papieża, który był wielkim teologiem i skromnym człowiekiem, mówi ksiądz Andrzej Kuflikowski z Sanktuarium Świętego Ojca Pio w Warszawie. Ta jego pokora, prostota, a jednocześnie głębia umysłu, która wyraża całkowite oddanie się Bogu. On naprawdę wierzył w Chrystusa i on naprawdę miał najpiękniejszą relację z Chrystusem. Na prośbę przewodniczącego konferencji episkopatu w polskich kościołach msze w intencji Benedykta XVI będą odprawiane przez cały dzień. Polska odrzuca niemieckie stanowisko w sprawie reparacji wojennych i niebawem odpowie na notę, która wpłynęła wczoraj do resortu. Rząd w Berlinie uznał sprawę za zamkniętą i niepodlegającą negocjacjom. Przypominanie historii działa zdecydowanie na niekorzyść Niemiec, mówił nasz pierwszy poranny gość, wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Jest kwestią czasu, kiedy Niemcy będą się musiały zmierzyć ze swoją niechlubną historią, którą przez lata, przez dekady chciały zatrzeć, zamazać i ta odpowiedź bardzo lakoniczna, bo jednozdaniowa, że sprawa jest zamknięta, no wystawia niestety, ale trzeba powiedzieć, to jak najgorsze świadectwo niemieckiej dyplomacji. Arkadiusz Mularczyk, stojący do niedawna na czele parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości niemieckich reparacji, podkreśla, że minimalna wartość strat wojennych, które poniosła Polska w wyniku działań wojennych Niemiec w czasie II wojny, to ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Niebawem mają zakończyć się negocjacje w sprawie dostaw amunicji do czołgów Abrams, poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Wczoraj na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej minister podpisał umowę na dostawę 116 tych amerykańskich czołgów. Dostawy amunicji do nich są negocjowane w osobnej umowie, mówił Mariusz Błaszczak. Negocjujemy drugą umowę, która dotyczy pozyskania przez Wojsko Polskie najnowocześniejszej amunicji w dużych ilościach. To jest zadanie, które jeszcze stoi przed nami, ale ze względu na fakt, że bardzo mi zależało na tym, żeby jak najszybciej czołgi Abrams trafiły do Wojska Polskiego, zdecydowaliśmy o tym, że podzieliliśmy ten proces na dwie części, a więc teraz negocjujemy jeszcze sprawę amunicji, ale mogę zapewnić, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby szybko sfinalizować również tą drugą umowę. Według zapowiedzi ministra 116 Abramsów ma trafić na wyposażenie armii do końca przyszłego roku. Czołgi mają wypełnić lukę po sprzęcie ofiarowanym Ukrainie. Wietrznie i deszczowo taka pogoda będzie w 5 dniu stycznia. Pod koniec dnia na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie może pojawić się deszcz ze śniegiem. Dziś na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Jednak od jutra w północno-wschodniej Polsce będzie już ujemna temperatura. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Polska pokonała Włochy 3-2 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju United Cup w australijskim Brisbane. W decydującym o wyniku spotkaniu mixtów Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali z Camilą Rosatello i Lorenzo Musettim 6-1 i 6-2. Wcześniej punkty dla biało-czerwonych zdobyły Świątek po zwycięstwie nad Martiną Trevisan i Magdalinet, która pokonała Lucię Bronzetti. Swoje spotkania przegrali panowie Daniel Michalski z Musettim i Hurkacz z Matteo Berrettinim. Mimo przegranej wrocławianin był zadowolony ze swojej postawy. Bardzo się cieszymy po dzisiejszym zwycięstwie nad Włochami. Powiedzmy, szkoda trochę mojego singla, że nie mogłem dać punktu tym razem Polsce, ale Matteo zagrał naprawdę solidne spotkanie. No i później z kolei Magda zagrała fantastycznie mecz, z którego niesamowicie się cieszymy i dzięki niej mieliśmy okazję walczyć w mikście z Igą później o ostateczne zwycięstwo, no i wygraliśmy. Iga zagrała fantastyczny mecz i bardzo dobrze nam się razem grało, także bardzo się cieszymy, że awansowaliśmy do półfinałów w Sydney i tam dalej będziemy walczyli. Dziękujemy bardzo za wasze wsparcie. Polacy na inaugurację turnieju pokonali Kazachów, a następnie Szwajcarów. Mecze półfinałowe rozegrane zostaną w piątek i w sobotę, a finał w niedzielę.
Dawid Kubacki wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs 71. odsłony narciarskiego turnieju czterech skoczni. Drugie miejsce zajął Norwek Halvor Egner Granerud, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji łącznej imprezy. Trzeci był Słoweniec Angela Niszek. Kubacki, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji Pucharu Świata, pokonał Graneruda o 3,5 punktu, ale w turnieju czterech skoczni przed ostatnimi zawodami w Bischofshofen traci do Norwega aż 23,3 punktu. Piłkarze ręczni reprezentacji Polski wygrali z Iranem 32-27 w meczu turnieju towarzyskiego w Katowicach. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania wybrany został skrzydłowy Arkadiusz Moryto. W drugim wczorajszym meczu Belgia pokonała Maroko 30-28, a dziś Polska zagra z Marokiem. Belgia zmierzy się z Iranem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gościem poranka Polskiego Radia 24. Jest teraz pan doktor Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa. Zawsze podkreślam, że pan ma drugi najdłuższy staż w polskim parlamencie po 1989 roku. Jedną kadencję więcej, tę pierwszą ma tylko pani Iwona Śledzińska-Katarasińska, czyli miejsce... No to zawdzięczam swoim wyborcom w swoim okręgu wyborczym, bo od samego początku okręgu wyborczego nie zmieniałem partii, nie zmieniałem, z tej samej listy zawsze kandyduję. I moi wyborcy obdarzają mnie zaufaniem już kolejny raz. No i dodam, że pan Marek Sawicki był czterokrotnie ministrem rolnictwa, co też jest rzeczą ważną. No tak, co prawda w dwóch kadencjach, ale czterokrotnie. Wcześniej jeszcze byłem także pełnomocnikiem rządu do spraw telefonizacji wsi. Szanowny panie pośle, panie ministrze, może nie jest prawdziwe stwierdzenie, które powtarzało się przez kilka wyborów, że wybory w Polsce wygrywa się w końskich, tylko wybory w Polsce wygrywa się na wsi. No panie redaktorze, można powiedzieć tak, że dzisiaj wieś niczym nie różni się ani od końskich, ani od Sokołowa Podlaskiego, ani od Łosic, bo społeczeństwa bardzo się wyrównały. Poziom życia też można powiedzieć, że wyrównał się, że pracujemy, ci z miasta pracują na wsi, ci ze wsi pracują w mieście, więc to nie jest już taki klasyczny podział jak 30-50 lat temu, więc z pewnością ma to znaczenie i oczywiście ja ciągle powtarzam, że mieszkańcy wsi, jeśli chodzi o ich preferencje wyborcze, oczekiwania, także oczekiwania te socjalne, społeczne, w niczym nie odbiegają od mieszkańców miast. Też chcą godnego życia, też chcą godnych warunków funkcjonowania, prowadzenia swojej działalności gospodarczej. I tutaj dzielenie tego naszego społeczeństwa na siłę, na miasto i wieś jest kompletnie niepotrzebne. A poza tym liczby przemawiają. Na wsi mieszka 15 300 000 Polaków, podczas gdy w największych miastach 7 600 000, czyli połowa tego. Gdyby dodać jeszcze 5 milionów mieszkających w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, to jest ogromna siła, która faktycznie może decydować o wynikach wyborów. Czy zatem, bo Polskie Stronnictwo ewoluowało w kierunku partii takiej ogólnopolskiej, nie tylko kojarzonej z wsią, czy może ta ewolucja nie była dobrym posunięciem, skoro posiadanie dobrego wyniku na wsi i w małych miastach gwarantowałoby dobry wynik końcowy wyborczy i sukces wyborczy. Panie redaktorze, na początku powiedziałem, że oczekiwania mieszkańców wsi są podobne jak oczekiwania mieszkańców miast. Stąd też partie polityczne muszą się do tych oczekiwań dostosować i muszą odpowiadać na pytania i na te oczekiwania. I my w tej chwili jesteśmy w trakcie zbierania podpisów i dużej akcji pod nazwą Uczciwa Polska, gdzie proponujemy trzy wielkie projekty, a więc po pierwsze emerytura wdowia, czyli 50% zachowania emerytury współmałżonka, który zmarł, bo przy minimalnych emeryturach powiedzmy 1200 zł
jeśli oboje zamieszkują dom na wsi czy mieszkanie w mieście, mają wysokie koszty, jeśli jedna pensja, jedna emerytura, renta odpada, no to automatycznie jednemu trudno jest się utrzymać w takich warunkach, więc te 50% po współmałżonku powinno być normą. Druga sprawa, którą oferujemy, to propozycja dla młodych ludzi. No, nie da się dzisiaj funkcjonować, kiedy nie ma się gdzie mieszkać i myśleć o zakładaniu rodziny, o demografii. Dlatego 100 tysięcy złotych takiej pierwszej pomocy państwa na pierwszy dom, pierwsze mieszkanie. No i stały kredyt hipoteczny, który nie przekraczałby 1,5% i byłby gwarantowany na okres minimum 25 lat. Więc wtedy i te stare kredyty hipoteczne i te nowe mogły być na takiej samej zasadzie obsługiwane. I na pytanie, skąd na ten projekt wziąć pieniądze, to odpowiadam. Wzrost inwestycji w budownictwie i VAT od artykułów budowlanych zwyczajnie zrekompensuje te wydatki. No i trzecia sprawa, która jest istotna dzisiaj naprawdę dla przedsiębiorców, to czas najwyższy, żeby praca się opłacała. I jeśli ktoś pracuje na jednym etacie, płaci składki zdrowotne, podatek, ZUS, no to jeśli podejmuje się dodatkowej pracy zarobkowej, to ta dodatkowa praca nie powinna być obciążona tymi daninami. Znów mówię, zarobi więcej pieniędzy, pójdzie, wyda, znów państwo zarobi w postaci podatków pośrednich. Więc tym aktywniejszym dajmy szansę na to, żeby byli jeszcze bardziej aktywni, żeby im się chciało chcieć. Bo jak mamy sytuację teraz od 1 stycznia, gdzie ktoś pracuje na dwa etaty i okazuje się, że z drugiego etatu, z tego co zarobił, będzie musiał odprowadzić 60, a czasami i więcej procent tego co zarobił, bo sumuje mu się to z pierwszym zarobkiem, no to on się zastanawia, czy w ogóle warto podejmować tą dodatkową aktywność, bo zostaje mu z tego 300, 500, 600 zł, no to być może lepiej pójść w szarą strefę i pracować na czarno. A jak pan z tej perspektywy, mówił pan o tych kwestiach mieszkaniowych, ocenia ten nowy projekt rządowy zaprezentowany przez pana ministra Waldemara Budę, pomocy mieszkaniowej dla ludzi, dla których będzie to pierwsze mieszkanie, bo on trochę jakby idzie w te ślady. To jest nawiązanie do tego programu, o którym mówimy od 2 lat, który już w tej chwili jest w formie projektu ustawy i zbieramy do niego podpisy. Ja jeszcze bardzo mocno podkreślam to, co mnie osobiście boli, bo w miejscowościach wiejskich mamy naprawdę dużo pustostanów w dobrym stanie. I czas najwyższy, żeby powstał już państwowy program, taki program przygotowujemy zagospodarowania tych pustostanów, gdzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w porozumieniu z samorządem może zajmować czasowo, bądź też wykupywać od właścicieli, którzy nie są zainteresowani tą nieruchomością, a jednocześnie traktują jako swego rodzaju lokatę albo ojcowiznę, której zbyć się nie powinno, żeby byli zainteresowani, żeby państwo mogło odkupić i właśnie młodym ludziom za przysłowiową złotówkę taki pustostan na wsi przekazać, pod warunkiem, że w ciągu 3-5 lat zagospodaruje, zamieszka tam, założy działalność gospodarczą, to ożywi także wsie. My możemy jeszcze nasze wsie uratować przed tym, co się wydarzyło we Francji. We Francji 70% wsi ma zwyczajnie zabite okna i pustostany. Nawet w dobrym stanie różnego rodzaju wille, dworki nie są użytkowane, więc my jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju, gdzie wprowadzając taki program możemy doprowadzić do sytuacji, w której zagęszczenie w miastach i to mieszkanie 3 pokolenia na 50 metrach kwadratowych może być rozładowane właśnie wykorzystaniem tych pustostanów, a ich jest co najmniej 200 tysięcy w Polsce. To sporo. Jeszcze krótko dwie kwestie polityczne, panie pośle, panie ministrze. Pierwsza to jest taka, że był komunikat, że będziecie wspólnie pracować przed wyborami z Agrounią Michała Kołodziejczaka, a potem on powiedział, że nic takiego się nie dzieje, nie jest w żadnym związku z Polskim Stronnictwem Ludowym. O co chodzi w tych zaprzeczeniach i tych potwierdzeniach? Otóż, panie redaktorze, myślę, że to jest dzisiaj najmniej istotne dla wyborców. Oczywiście my będziemy pracować ze wszystkimi, którzy są gotowi na budowanie tego centrum lekko w prawo polskiej sceny politycznej, bo ten duopol, który się wytworzył w 2005 roku, jest
jest duopolem destrukcyjnym. Dlatego my proponujemy budowę tego umiarkowanego centrum, centroprawicy, gdzie środowiska typu czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Ruch Polska 2050, czy z drugiej strony także Agrounia mogłyby znaleźć swoje miejsce. To jest zaproszenie, ale nic na siłę, nikt nikogo do niczego nie przymusza. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem jest kolejny brak porozumienia wczoraj pomiędzy posłami Prawa i Sprawiedliwości dowodzonymi przez Zbigniewa Ziobro, a całym Prawem i Sprawiedliwością prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że ten problem jak najszybciej powinniśmy rozwiązać i jeśli zbuntowani politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą wspierać pana premiera, a przecież wypowiedzieli mu posłuszeństwo już na początku 2020 roku, mało tego także panu prezydentowi, bo nie uznają jego reform i jego propozycji w zakresie zmian w Sądzie Najwyższym, a mimo wszystko odpowiadają za wymiar sprawiedliwości, to może tutaj niech pan premier poważnie, tak jak to zaczął przed Bożym Narodzeniem, siądzie z opozycją i porozmawia, jak zostawić tych, którzy w Prawie i Sprawiedliwości spowodowali rozwój pan, i nie chcą Polakom dać tych pieniędzy, które podtrzymuje Polska pan i tak ofertę, że gdyby odsunięto Solidarną Polskę z rządu, to Polskie Stronnictwo Ludowe zastanowiłoby się nad poparciem i nawet mogłoby panie objąć resort oferta, sprawiedliwości. Nawet w naszym programie pan minister mówił o oferta tym. Oferta leży w Sejmie już od 2 miesięcy. Złożył ją profesor Michał Kazimierz Ujazdowski, senator, w postaci ustawy naprawczej. Tam w tej ustawie naprawczej nie naruszamy prerogatyw pana prezydenta, nie naruszamy Krajowej Rady Sądownictwa, a wprowadzamy rozwiązania, które dają Polsce te słynne 58 miliardów euro, które wynegocjował Mateusz Morawiecki, a na które nie godzi się Zbigniew Ziobro, więc chcemy jasno powiedzieć, że można uniknąć konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, współpracując z opozycją i to jest nasza oferta. Dziękuję bardzo. Pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, były czterokrotny minister rolnictwa, drugi pod względem stażu poseł Polskiego Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma rzekami pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Stanisław Janecki, witam teraz w Polskim Radiu pana profesora Wawrzyńca Konarskiego, politologa, rektora Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek podchwytliwe pytanie. Podejrzewa pan polskich polityków, w tym tych ważnych, na przykład Donalda Tuska, o to, że wrócili albo zaczęli czytać Karla Schmitta. Przypomnę takiego niemieckiego prawnika jeszcze z czasów przedwojennych, który bardzo duży wpływ miał na różne konserwatywne koncepcje funkcjonowania państwa i prawa i który stworzył taką bardzo popularną koncepcję wroga politycznego. Czy czytają Karla Schmitta? Ja myślę, że dzisiaj mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo oczywiście jest to pytanie bardzo frapujące z perspektywy nauczyciela akademickiego. Ja w ogóle mam problem dzisiaj ze studentami, jeśli chodzi o czytanie przez nich lektur klasyków. No chociażby, pomijając Karla Schmitta, także na przykład takich mówiących chociażby o Zmierzchu Zachodu czy osobowości autorytarnej, bo to są przecież również prace, które mam na myśli chociażby Teodora Adorno oczywiście, które są pracami przecież bardzo fundamentalnymi z punktu widzenia postrzegania tego, jak należy działać w polityce. W związku z tym z pewnością polscy politycy powinni się kształcić. Czy się już samokształcą, czy też ma to związek tylko i wyłącznie z bieżącą grą polityczną, tego oczywiście nie jestem w stanie
rozstrzygnąć, ponieważ nie mam z nimi kontaktu bezpośredniego. Niemniej to, co pan podał jako pewnego rodzaju hipotezę, wydaje się na tyle interesujące, że będę z pewnością, tak jak to robię do tej pory, ale teraz z perspektywy literatury naukowo-badawczej, obserwował zachowanie poszczególnych polityków. Tak jak pan doskonale wie, uważam, że mamy w Polsce klasyczną partię wodzowską, którą jest PiS, a to jest właśnie przy okazji znakomicie pasujące do koncepcji osobowości autorytarnej, tak samo jak pomysły Karla Schmidta mogą pasować do wielu innych polityków. Też zapytam o taki autorytarny język, który pojawił się w polskiej polityce, czy taki inkwizycyjny wręcz język, taki bardzo manichejski podział na dobro i zło, który Donald Tusk zaprezentował już 3 lipca 2021 roku w swoim wystąpieniu. Czy politycy sądzą, że tak bardzo silny podział premiuje wyłącznie tych, którzy ten podział kształtują wzdłuż tej osi, a wszystkich, którzy są umiarkowani, niewyraźni, jakoś tam dyskryminuje i dlatego ten mocny manichejski podział jest lansowany? Ten mocny manichejski podział, jeśli chodzi o język polityki, który przecież jest niczym innym jak pewną formułą na stosowanie mowy nienawiści, o czym miałem okazję też i z panem wielokrotnie rozmawiać. Tak. Jest oczywiście zły, przy czym nie mam zamiaru znowu w tym przypadku konkretnie się chwalić, ale przypomnę, że około 12 lat temu wspominałem o tym, że teatr, który się dzieje na poziomie parlamentu, zarówno Sejmu, jak i Senatu, czy w sferze organizacji powiązanych w takiej czy innej formule z tymi, którzy są w rządzie czy w opozycji, celowo mówię, że było to 12 lat temu, może być teatrem dopóty interesującym, dopóki my jako potencjalni wyborcy i uczestnicy, aczkolwiek bierni życia politycznego, bo nasza aktywność w stopniu zasadniczym ulega zwiększeniu wtedy, kiedy ma miejsce kampania wyborcza i sam akt głosowania. Więc tak długo, jak długo ten teatr będziemy traktować jako pewnego rodzaju formę zachowania, jako pewne behawioralne podejście do polityki, stosowane przez polityków, tak długo nie będzie nam grozić istnienie głębokich podziałów wewnątrz nas samych. Stało się dokładnie odwrotnie. Ta trybalizacja polityki polskiej, tu się zapewne będę od pana różnił, zintensyfikowała się niestety szczególnie po roku 2015, kiedy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Co nie znaczy, że opozycja tego typu języka nie stosuje, bo oczywiście stosuje. Natomiast zawsze bardzo istotne jest to, by nie mylić przyczyn ze skutkami i przykro mi to stwierdzić. Mówię o tym i staram się zachować tutaj obiektywizm, że ta intensyfikacja przechodzenia z poziomu teatru, dialogu prowadzonego przez polityków została bardzo silnie zintensyfikowana właśnie w ciągu ostatnich ponad 7 lat i ten podział teatralny albo poziom, może nie podział, poziom teatralny uprawiania polityki stał się rzeczywiście odbieranym podziałem, już teraz podziałem, przez nas samych, jako coś, co ma niekiedy w sobie zjawisko, albo co możemy nazwać, że albo my, albo oni, więc jeśli my, to będziemy stosować bardzo ostrą linię językową. Bardzo mi się to nie podoba, uważam, że polityka jest właśnie czymś w rodzaju teatru. Dobrze byłoby, abyśmy dzieląc się między sobą nie ulegali tak dalece temu językowi, który stosowany jest przez polskich polityków, ale powtarzam jeszcze raz, intensyfikacja tego zjawiska, mowy nienawiści, co mnie bardzo martwi jako obywatela, oczywiście nie jako eksperta, ma miejsce szczególnie w ciągu okresu ostatnich 7 lat. A co pan profesor powie na takie zjawisko przechodzenia od języka do przygotowywania rozwiązań prawnych? Obecna opozycja, Platforma Obywatelska, w szczególności pan Donald Tusk, bardzo często mówią o swoich przeciwnikach politycznych, że będą siedzieć, że będzie rozprawa z nimi. Jak się nie da w sposób zgodny z prawem, ustawowy czy przy pomocy kodeksów, no to wezwiemy ulicę do takiej rozprawy, w czym pobrzmiewa trochę, nie wiem, duch rewolucji francuskiej, a nawet wcześniej Nocy Świętego Bartłomieja. Czy to nie jest niebezpieczne dla polskiej polityki? Bo jak pan profesor wspomniał, zaczyna się to w tym teatrum i w języku, ale jednak
jednak przygotowywane są jakieś rozwiązania prawne i jakaś tam wersja, jeśli nie procesu Brzeskiego, to Berezy Kartuskiej, wisi nad polską polityką. No, znowu bardzo dużo ciekawych wątków, które aż cię proszą, żeby je mocniej skomentować. Powiem tak, ja nie do końca widzę w tym perspektywę rewolucji francuskiej, czy nie daj Bóg jakiegoś jakobinizmu, który przecież wiadomo, jakie miał skutki, ile raczej mi osobiście marzyłoby się większe zaangażowanie społeczeństwa w patrzenie na ręce tej władzy, która jest władzą z punktu widzenia licznych grup społecznych po prostu nieefektywną, a więc mam na myśli model islandzki. Jak pan wie, wtedy, kiedy doszło do masowego buntu społecznego w tym państwie i doszło do zmiany skorumpowanego rządu. Jeśli chodzi o... Bo tam sytuacja ekonomiczna się tak pogorszyła, a społeczeństwo jest małe, 350 tysięcy ludzi, tak, więc... Tak, można to było łatwiej zrobić. Łatwiej tak, było. Ale chcę powiedzieć, że cała ta sytuacja, znaczy jeśli się używa pojęcia ulica, to nie jest to oczywiście wskazane. W żadnym wypadku takiego pomysłu nie mogę poprzeć, ale jednocześnie, skoro pan mówi o uregulowaniach prawnych, to proszę pamiętać, że również nie ma w Polsce debaty na temat istotnych pomysłów prawnych, jakie są lansowane, szczególnie przez nasze MSW. Mam na myśli słynny projekt ustawy o ochronie ludności, który jest ustawą perspektywiczną ustawą, która w istocie łamie bardzo wiele artykułów Konstytucji, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę stanów nadzwyczajnych, które to, tam są pomyślane. To ma się nijak do tego i tu się opieram na ekspertach prawnych, bo sam prawnikiem nie jestem. I oczywiście inny pomysł, który też może wzbudzać zatrwożenie, niekoniecznie po stronie opozycji, ale wszystkich trzech myślących obywateli, jak pomysł powołania nadzwyczajnej komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce. Brzmi to właśnie trochę inkwizycyjnie. Więc generalnie wszelkie pomysły, które są w sobie, które mają w sobie zawarte elementy radykalizmu, są mi obce, bo uważam, że stabilna demokracja winna się odbywać w sposób ewolucyjny, a nie za pomocą przepisów prawnych, które mogą być niebezpieczne dla społeczeństwa i bezpieczne dla władzy. Profesor Ewa Łętowska, którą raczej trudno podejrzewać o sprzyjanie obecnej władzy, wyśmiała pomysł obecnej opozycji przyjęcia jednego aktu prawnego, które cofnie wszystkie zmiany i że to jest prosta sprawa, z dnia na dzień wszystko zmienimy. Cytuję panią profesor jako pomysł infantylny i niemożliwy do zrealizowania. Też pan profesor uważa, że to jest niemożliwe do zrealizowania i infantylne i może służyć wyłącznie mobilizowaniu własnego elektoratu? Wszelkie traktowanie przepisów prawnych jako swoistego obszaru, który można rozjechać walcem, to nie jest oczywiście pomysł rozsądny, natomiast nie ulega wątpliwości, że dokonywanie krok po kroku zawłaszczania przestrzeni społecznej, zwłaszcza obywatelskiej, w takich sferach jak na przykład sądownictwo czy edukacja, w tym konkretnym przypadku tego rządu, ma miejsce. W związku z tym jakieś pytanie o to, co zrobić, aby pewne negatywne efekty tej polityki zniwelować, jest pytaniem zasadnym. Obawiam się natomiast, że w tej kwestii, jak to się zwykle dzieje w polskim dialogu publicznym, ale też z udziałem naukowców, pojawi się bardzo dużo przypadków indywidualnych i takie opinie jak ta, którą pan przed chwilą cytował, będą w równym stopniu występować w towarzystwie opinii, które będą dokładnie odmienne. Tak to już jest, szczególnie w świecie prawników, że chcą tu oni być bardzo autorytatywni i często się ze sobą mocno kłócą. A sędziowie chcą być pierwszą władzą, chociaż konstytucja mówi o równowadze władz. Na tym musimy skończyć, pan profesor Władysław. Ja też jestem za równowagą władz, ale ta równowaga ma być pokazywana w praktyce. To prawda. Pan profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Reklama. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Dom to dla mnie bezpieczeństwo, ciepło, rodzina. To moje schronienie. Jest pandemia, ale mój lekarz jest blisko, nie boję się. Myślę o syryjskich matkach i dzieciach stłoczonych w obozach bez leków i pomocy. Straciły wszystko, domy, szkołę, przyszłość. Teraz koronawirus zagraża ich życiu. Polska misja medyczna pomaga ratować dzieci w Syrii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do nas. Agata Kulesza.
Ogłoszenie społeczne. Politycy solo już byli. Za moment te rozmowy znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Warto być blisko tej strony, bo ciąg dalszy naszych rozmów w wersji wideo właśnie na polskieradio24.pl Państwo znajdą. Dwie polityczne strony po godzinie 8 spotkają się. Dzisiaj będzie to Lidia Burzyńska z Prawa i Sprawiedliwości i Paweł Krutul z Lewicy. Serdecznie zapraszamy, by byli Państwo z nami. Teraz przenosimy się do studia informacji dnia. Tam czeka już Rafał Boguta, bo jest 8. Wybitny teolog, ciepły i przyjazny Polsce człowiek, tak wspominają go wierni. Za półtorej godziny w Watykanie początek uroczystości pogrzebowych papieża seniora Benedykta XVI. Wystawia złe świadectwo niemieckiej dyplomacji. Tak odpowiedź Berlina na notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych ocenia wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Wczorajsze rosyjskie ostrzały spowodowały największe zniszczenia w obwodzie donieckim, informuje sztab generalny Ukrainy. Rafał Boguta, zapraszam. Za półtorej godziny w Watykanie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI. Emerytowanego papieża na placu Świętego Piotra pożegnają dziesiątki tysięcy wiernych, a także przedstawiciele wielu państw. W gronie przywódców obecnych na pogrzebie znajdą się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział, że Benedykt XVI to postać, która wiele znaczy dla Polaków i stąd udział prezydenta Dudy w uroczystościach pogrzebowych. Był najbliższym chyba współpracownikiem Jana Pawła II, no przede wszystkim jego następcą, wielkim teologiem XX, XXI wieku, który dla całego pokolenia Polaków, całego pokolenia katolików kojarzy się właśnie z tą mądrością Kościoła i z głębią teologiczną, która towarzyszyła jemu przez całe jego życie. Inaczej to nie trudno było sobie wyobrazić, że polskiego prezydenta w takim momencie w Watykanie może zabraknąć. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że zgodnie z wolą Benedykta XVI na jego pogrzebie będą jedynie dwie oficjalne delegacje państwowe z Włoch i Niemiec. Oczekuje się, że we mszy świętej pogrzebowej weźmie udział około 100 tysięcy osób. Przewodniczyć jej będzie papież Franciszek. Benedykt XVI zostanie pochowany w grotach watykańskich, w grobie, w którym do momentu beatyfikacji w 2011 roku spoczywał Jan Paweł II. W uroczystościach pogrzebowych weźmie też udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Na jego prośbę w kościołach parafialnych w Polsce celebrowane będą dziś msze święte żałobne w intencji Benedykta XVI. Wierni wspominają papieża seniora jako wybitnego teologa oraz człowieka ciepłego i przyjaznego Polsce. Wspaniały papież, papież ogromnej wiary i pokory. Bardzo dobrze go wspominam. Bardzo dobrze im będę się modlić za niego. Taki trzymający się tradycji Kościoła przede wszystkim. I to najbardziej mnie ujęło. Dobry papież. Szkoda. Takie życie, niestety. Bardzo dobrym człowiekiem był dla Polaków i nie widział różnicy, czy on jest Niemcem, czy Polakiem. Dlatego to super człowiek był. Niech mu Pan Bóg pomaga. Papież senior zmarł w ostatnim dniu 2022 roku. Miał 95 lat. Transmisja uroczystości pogrzebowych w Polskim Radiu 24 od 9.30, a jeszcze przed jej rozpoczęciem, kilka minut po godzinie 9, o dziedzictwie Benedykta XVI będą dyskutować na naszej antenie goście ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier i redaktor Michał Barcikowski z kwartalnika Christianitas. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że odpowiedź Niemiec na notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych wystawia złe świadectwo niemieckiej dyplomacji. Nasz poranny gość, pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką, stwierdził, że odpowiedź ta dziwi, ponieważ sprawa ta nie była nigdy podejmowana. Ta odpowiedź bardzo lakoniczna, bo jednozdaniowa, że sprawa jest zamknięta, wystawia niestety, ale trzeba powiedzieć, to jak najgorsze świadectwo niemieckiej dyplomacji. Po otrzymaniu od nas raportu, który zawiera ponad 1500 stron z danymi, wykresami, statystyką, z opisem wszystkich zbrodni, okropieństw niemieckich na ziemiach polskich i de facto rozpoczęciem sprawy reparacji wojennych odszkodowań, Niemcy powiedzieli jednym zdaniem, że sprawa jest zamknięta. Jest to o tyle dziwne, że sprawa ta nigdy nie była otwarta w relacjach polsko-niemieckich, nigdy nie było żadnych spotkań, rozmów, negocjacji. Już wczoraj wiceminister Mularczyk zapowiedział wysłanie odpowiedzi w formie pisemnej, a minimalna wartość strat wojennych, które Polska poniosła w wyniku działań Niemiec w czasie II wojny światowej, to ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Wszystko na ten temat znajdą Państwo w specjalnym serwisie internetowym bez przedawnienia polskieradio.pl.
Stabilizujemy sytuację. Jesteśmy krajem mającym jedne z najtańszych paliw w Europie dzięki fuzji z Lotosem, dywersyfikacji i zabezpieczeniu dostaw ropy. Mówił o tym na antenie Polsat News prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Odniósł się tym samym do słów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który stwierdził, i tu cytat, że przez wiele miesięcy PiS zawyżało ceny benzyny i okradało nas wyjątkowo bezczelnie. Daniel Obajtek powiedział, i tu kolejny cytat, jeżeli mówimy o jakimkolwiek okradaniu, to jego rząd okradał Polaków, tolerując mafie paliwowe. Szerzej na ten temat piszemy na naszym portalu. Po wczorajszych rosyjskich ostrzałach największe zniszczenia są w obwodzie donieckim, informuje Sztab Generalny Ukrainy. Dowództwo podsumowało sytuację na froncie w 316 dniu rosyjskiej inwazji. Rzecznik sztabu Oleksandr Sztupun powiedział, że uszkodzona została zwłaszcza infrastruktura cywilna w Bachmucie, Konstantynówce i Kurachowym. W ciągu minionej doby rosyjscy okupanci wystrzelili 3 rakiety, przeprowadzili 13 nalotów i 68 ataków z wyrzutni rakietowych, w szczególności na cywilną infrastrukturę Bachmutu, Konstantynówki i Kurachowego w obwodzie donieckim, Nikopolu w obwodzie Dniepropietrowskim i Chersonia. Są ofiary, ciężko ranni i zabici. Niebezpieczeństwo ataków powietrznych i rakietowych ze strony Rosji utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy. Rosjanie według ukraińskiego sztabu nadal koncentrują się na prowadzeniu ofensywy w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. Decyzja oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Uzasadnienie decyzji przedstawi dziś o 15 prezes NBP Adam Glapiński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo i wietrznie niemal w całym kraju, a wieczorem na północy możliwy także deszcz ze śniegiem i deszcz marznący. W górach dziś opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 6 stopni na północy do 9 na pozostałym obszarze. Uwaga na silny wiatr, niekiedy w porywach do 80, a w górach nawet do 110 km na godzinę. Tam też będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Zaapelowała jednocześnie do kierowców o ostrożną jazdę, zwłaszcza tam, gdzie pada. A w nocy do Polski zacznie docierać mroźne powietrze. Jutro w północno-wschodnich regionach ujemna temperatura, a w centrum i na zachodzie prognozowane są opady śniegu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? No wiem, Barbara, dlatego powinniśmy go zacząć od... czyszczenia magazynów Media Expert! No tak. Bo z Media Expert taniej masz. Po reklamie. No to połączmy te wątki. Teraz pada deszcz, wieczorem i w nocy będzie mroźno i mamy długi weekend, czyli będzie większy ruch na drogach. Będzie też niebezpiecznie, proszę uważać. Mamy czwartek, piąty dzień stycznia, piąty dzień roku, który potrwa 8 godzin bez 7 minut. Słońce zajdzie w Warszawie o 15.38. Czas na dwie polityczne strony w Polskim Radiu 24, 8 po 8. Dwie strony. Stanisław Janecki, w studium gościmy pana Pawła Krutula, posła Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Na łączach jest pani Lidia Burzyńska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni państwo, mamy do czynienia z pewnym szaleństwem, jeśli chodzi o cenę paliwa w Polsce i to, jak politycy zainteresowali się tą ceną kształtowaną, no przyznajmy, PKN Orlen jest największym hurtowym dostawcą, ogromną część rynku posiada w Polsce, ale przekonanie polityków, że cena jest oszustwem, że ktoś zabiera komuś pieniądze, bo kształtuje sobie marżę pod koniec roku inaczej, na początku roku inaczej, bo inna była stawka VAT na paliwo, 8% przejściowo, teraz wróciła do 23%, była akcyza nie pobierana, także podatek paliwowy.
I pan były premier Donald Tusk mówi o tym, ile tam komu ukradziono. Prezydenci miast liczą straty w dostawach paliwa dla swojej floty autobusowej. Czy to wszystko nie skręciło na jakieś manowce po prostu, gdzie jakbyśmy wrócili do czasu Polski Ludowej, gdzie politycy o wszystkim decydowali, spółka giełdowa nie mogła ustalać własnej polityki, działająca także na innych rynkach, nie tylko na polskim. I czy w ogóle można mówić o czymś takim, że ktoś komuś kradnie złotówkę od ceny litra benzyny, skoro mamy wolny rynek i pewne mechanizmy związane z ceną na giełdach światowych, właśnie u sąsiadów i tak dalej. Czy to nie przekroczyło granicy zdrowego rozsądku? Pan poseł Paweł Krutul. Panie redaktorze, drodzy państwo, my największe pretensje mamy do Orlenu o to, że mogło być paliwo pod koniec roku złotówkę tańsze. Nie zapominajmy, że cena paliwa to jest ogromny wpływ na gospodarkę, ogromny wpływ na choćby firmy logistyczne podlaskie, które ja województwo reprezentuję. Dwóch moich znajomych się zwinęło, bo nie są w stanie konkurować na rynku europejskim. Właśnie poprzez ceny paliwa nie dali rady. Zostali z leasingami, zostaną zwindykowani, bo po prostu ich na to nie stać. Była możliwość, żeby to paliwo było tańsze, żeby nam, rodakom, żyło się po prostu taniej. Ja mieszkając w swoim bloku widzę, że przy tych cenach, które są na stacjach paliw, wiele samochodów po prostu nie wyjeżdża i matki z dziećmi, czy to jest słońce, czy to deszcz, czy to śnieg, biorą dzieciaki pod rękę i idą na przystanek autobusowy. Takie są po prostu realia. No ale tylko w Hiszpanii przez jakiś czas było tańsze paliwo niż w Polsce, no i w Rosji i na Białorusi, a poza tym wszędzie było droższe. To czy nie jest tak, że i tak przyjeżdżali tutaj sąsiedzi z innych państw kupować paliwo, że też jest granica rozsądnej ceny, która spowoduje, że nie będzie kłopotów na rynku, jakie były na przykład na Węgrzech. Ja nie martwię się sąsiadami, którzy przyjeżdżają o nas. Ja się martwię o mieszkańców, o naszych rodaków, których po prostu nie stać. Inflację mamy rekordową. Powinna być maksymalna cena jak na Węgrzech? Ceny paliw mogłyby być tańsze i o to mamy głównie pretensje. Dalej rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2 lat nie daje rady ściągnąć środków z KPO. Także to by mogło potanieć życie naszych rodaków. O to mamy pretensje, bo była taka możliwość. Orlen jest monopolistą i dyktuje ceny na rynku polskim. Orlen notuje maksymalne teraz zyski, którym mógłby się podzielić z naszymi rodakami. No, jeżeli się dzieli, bo jeżeli to nie jest... rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest w stanie załatwić miliardów z Unii Europejskiej, to powinien szukać rozwiązań innych, a tym rozwiązaniem było obniżenie cen paliwa i z tego nie skorzystano i o to mamy pretensje. To do pani poseł Lidii Burzyńskiej. No, czy tu działają jakieś mechanizmy, czy na życzenie polityków? No, na Węgrzech ustalenie ceny maksymalnej paliwa spowodowało to, że tego paliwa zabrakło, że były ogromne kolejki na stacjach i niczego to nie rozwiązało. Gdyby w Polsce coś takiego ustalić, może by były podobne kłopoty, pani Lidia Burzyńska. Pan poseł będzie miał możliwość polemiki jeszcze. Szanowny panie redaktorze, panie pośle, szanowni widzowie, wypowiedź pana posła niczym się nie różni od ogólnie przyjętej retoryki opozycji. Cokolwiek czy inaczej, czegokolwiek rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy nie zrobiłby dla dobra stabilności gospodarczej naszej ojczyzny, to im jest źle. Gdyby podwyżka była paliwa od 1 stycznia, kiedy został nałożony VAT, byłaby nagonka, że rząd oto Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że tak jak pan, wie pan co, ja jestem matką, jestem babcią i ta pana sugestia, że to oto teraz mamy, babcie biorą dzieci i nie mają na paliwo, tylko słońce, deszcz prowadzą do przedszkola, szkoły. To jest po prostu no, troszeczkę takie niegodziwe i no, ma pan prawo, bo żyjemy w wolnym. Może być pani oderwana od rzeczywistości, to twierdząc. A wie pan co
zrobił. Natomiast wie pan co, ja również nie żyję w kosmosie ani na Zielonej Wyspie, jak to było za poprzedników i nie widzę, szanowny panie, takich oto sytuacji. Natomiast to, co pan powiedział, panie redaktorze, ta spekulacja, czy inaczej informacje, straszenie, nagonka, mówienie rzeczy pod publiczkę, mówienie rzeczy w roku wyborczym powoduje, że państwo cokolwiek by rząd nie zrobił, i tak byście krytykowali. Więc tutaj, panie redaktorze, ja tylko się wtrącę, no ceny paliwa mają wpływ na wiele innych sektorów i na wiele innych cen, ale tę samą retorykę i argumentację można, a dlaczego masło było o 2 złote droższe, a dlaczego coś powszechnie używane było, a mogło być na przykład o 50 groszy, no to doprowadzamy do absurdu i cen regulowanych po prostu. Oczywiście. I tutaj z jednej strony opozycja wszemi wobec zarzuca, że rząd obecnie od 2015 roku sprawujący władzę centralizuje. Tu w tym przypadku, kiedy jest wolny rynek, to państwo chcecie narzucać, manipulować. I jeszcze jedno, panie pośle. Ja nie wiem, czy w demokratycznym państwie gdziekolwiek, jeżeli tak, to proszę mi wskazać. Ja chętnie tę informację posiądę i będę bogatsza o tę wiedzę. Gdzie jest tak, żeby rząd, który ma glejt, wybierany jest przez społeczeństwo, czy to się mniejszości podoba, czy nie, z każdą jedną decyzją wychodzi naprzeciw, konsultuje z opozycją. No, szanowny panie, ja czegoś podobnego nie widziałam. A tutaj dajmy spokój, bądźmy odpowiedzialni, bądźmy, kibicujmy w takich sytuacjach, w jakich właśnie to, że od 1 stycznia i z końcem grudnia nie było kolejek, nie brakowało paliwa, że paliwo nie zostało podrożone, że paliwo w Polsce jest jedno z najtańszych, co przekłada się, tak jak pan redaktor miał, był łaskaw powiedzieć, na inne sektory, na inne formy życia Polaków. Dajmy temu spokój. Naprawdę, jest wiele innych. Życzmy sobie zdrowia, bo jest pandemia. Ja jestem tego przykładem, że grypa wraca. Bądźmy optymistami i życzmy sobie zdrowia, a nie doszukujmy się, mówiąc kolokwialnie, dziury w całym. Pan poseł Krutul pewno chciałby polemizować. Ja tylko dopytam jeszcze, czy pieniądze, które zarabia PKN Orlen, są wydawane, nie wiem, na jakieś takie przedsięwzięcia jak Mistrzostwa Świata w Katarze, czy jednak trafiają w postaci podatków do budżetu państwa i trafiają w postaci inwestycji, które także rodzą podatki? Czy to nie jest tak, że to, że na przykład Orlen zarabia, to jest coś strasznego, to nie powinien zarabiać? To nie jest nic strasznego, że Orlen zarabia. Straszne jest to, że mamy rząd nieudaczników i od 2 lat nie mamy środków z KPO. I dlatego powinniśmy szukać wszelakich możliwości, a takie możliwości daje spółka Skarbu Państwa Orlen, żeby paliwo było tańsze i produkty na półkach, bo pośrednio... Ale środki z KPO nie służą do obniżania cen benzyny. Nie służą do obniżania cen benzyny. Jest bardzo precyzyjnie zapisane, na co one ale są. Służą do tego, żeby wesprzeć naszą gospodarkę, polskich przedsiębiorców, czy też polskie samorządy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość sobie z tym od 2 lat nie radzi, to powinno podać się do dymisji, droga pani. Ja wywodzę się z biznesu prywatnego. Taki rząd nie przetrwałby kwartału. Jesteście nieudacznikami, bo przy tym stole negocjacyjnym siedzicie wy, a nie opozycja. Nie wiem, czy pani poseł to zauważyła. To z tym sobie nie radzicie. I jeżeli chodzi i nadarzyła się możliwość, żeby paliwo było tańsze, to należało z tego skorzystać. To nie są lata 80., że po piwnicach mamy po 10 kanistrów. Każdy zatankowałby tyle, ile ma w zbiorniku. Tego nie da się wziąć w reklamówkę i z tym jeździć. I łatwo pani powiedzieć, ale są rodziny, których po prostu nie stać na paliwo i jeżeli mogłoby być tańsze, to wtedy by korzystały ze środków lokomocji. Ja pochodzę z Białegostoku i same wyliczenia
doliczenia pokazują na to, że przez to, że paliwo mogłoby być złotówkę tańsze, Białystok stracił 5 milionów złotych, których mógł dużo lepiej wykorzystać, a tego nie zrobił, bo prezes Orlenu i osoby mu doradzające również z rządu, bo rząd ma pakiet większościowy, tego nie uczyniły, a powinny to zrobić, żeby nam, Polakom, żyło się lepiej. No ale nie, szanowny panie redaktorze, nie trafia do państwa argument. Ja tylko powiem, że i w starym roku, i w nowym roku wśród trzech krajów w Unii Europejskiej mających najniższe ceny benzyny była Polska, niezależnie od tego, jak to kształtował Orlen. No, ale oczywiście, że tak. Czy to jest problem? Problem jest tego rodzaju, że za wypłatę Polaków kupi się mniej litrów paliwa niż zachodni nasi partnerzy. To prawda, ale za obecną minimalną pensję w Polsce można kupić dwa razy więcej paliwa, nawet po obecnej cenie, niż... Tak. Dobrze. Na przykład 10 lat temu. Dobrze, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości kredyt kosztuje dwa razy więcej. No to... Szanowni, no tak? Ale trzymajmy... Ale tak, czy nie? Trzymajmy a jeżeli się, chodzi o produkty żywnościowe, trzymajmy te się tego, ceny są dużo wyższe. Do czego się i jeżeli odnosimy? Każda możliwość jest cena obniżenie... Cena benzyny, nie cena kredytu. No chwila. No, jeżeli ludzie kupują benzynę za kredyt w Polsce? Ludzie spłacają kredyty i kredyt za rządów Prawa i Sprawiedliwości wynosi dwa razy, okay, jeżeli chodzi o hipotekę. I ludzi po prostu na to nie stać. Jesteśmy przy cenach paliwa. No ale paliwo... Ale paliwo też ma wpływ na koszyk rodzinny i jeżeli może być tańsze, to koszyk rodzinny jest większy i na więcej sobie rodzina może pozwolić. Była taka możliwość. No Prawo jeśli, i Sprawiedliwość z tego nie jeśli skorzystało. Rodzina jeżeli może po trzech pozwolić, kwartałach 19 miliardów dwa razy więcej benzyny kupić niż 10 lat temu, to o co chodzi? No dobrze, panie ale tak jak panu, panie powiedziałem, ja kredyty. Wiem, że pan jest w studio i jest panu zdecydowanie łatwiej. Bardzo proszę, pani Lidia Burzyńska. Bardzo proszę. Idąc pana posła retorykę i wymieniając, jak to za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwość ta rodzina jest w jakiś sposób okrojona, jej możliwość, jej funkcjonowanie jest o tyle słabsze, to panie pośle, to pan ma naprawdę amnezję, czy nie pamięta, czy nie chce pan tutaj na wizji wyartykułować tego. To właśnie za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rodzina jest otoczona szczególną troską. Rodzina w tego dosłownym tego słowa znaczeniu. Od maleńkiego dziecka, gdzie tutaj jest program 500+, gdzie pamięta pan, co prawda to nie z Lewica wówczas rządziła, ale pan Rostowski mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a pan Donald Tusk w Zakopanem z ironią mówił, że gdyby wiedział, gdzie są pieniądze Zakopane, to by pierwszy wydobył je. To po pierwsze, to jest dobry start, ale to jest całościowa rodzina. To jest między innymi i skierowanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do seniorów. Pan tego nie dostrzega, pan teraz się uczepił, jak naprawdę no, małe dziecko nogawki mamy, gdzie widzi swoje zagrożenie i mówi o jednym. Mówi o tym, że właściwie o czym my rozmawiamy. To, że w Polsce paliwo jest najtańsze, to, że w Polsce paliwo nie zostało podwyższone od 1 stycznia, to jest problem. Czyli państwo tam, gdzie nie ma problemu, widzicie problem, tam, gdzie ewentualnie jest problem, wy jego nie dostrzegacie. A czyli problemem... Wszystko robicie w tym kierunku, szanowny panie. Troszeczkę więcej taktu. Wszystko robicie państwo, aby się wybrylować, abyście się pokazali ze strony mądrych. Proszę państwa, demokracja, szanowny panie, powtarzam to na wizji chyba po raz drugi, jak nie trzeci. Demokracja polega na tym, że to społeczeństwo powierzyło rządy Prawu i Sprawiedliwości, które ze wszech miar stara się i to jest widoczne. To nie są tylko rzucane hasła, to jest widoczne i w Polsce, ale również i na arenie międzynarodowej. Pan nie czyta prasy, pan nie ogląda sondaży, pan nie rozmawia z zwykłymi ludźmi. Szanowny panie, troszeczkę więcej empatii. Bardzo proszę, pan Paweł Krutul. Pani poseł, użyjąc pani retoryki, jak małe dziecko chwyta się nogawki. Pani poseł, za rządów Prawa i Sprawiedliwości rodzi się najmniej dzieci. W 2021 roku, od II wojny światowej, rodzi się coraz mniej dzieci. Także te programy oczywiście coraz bardziej są skierowane do seniorów, bo nie zrobiliście nic, żeby się więcej dzieci rodziło. Takie są fakty, proszę się z tym pogodzić. Nawet więcej. Zakazaliście programu in vitro, gdzie przez 3 lata urodziło się 22 tysiące dzieci. Komu to robicie? Dla kogo to robicie? Jeżeli związki przyczynowe państwu wychodzą. No. Ja chciałem państwa zapytać, może zaczynając od pana posła Krutula,
Pan Marek Belka, kiedyś lewicowy premier, minister, prezes Narodowego Banku Polskiego, mówi tak, bo pan mówi o drogim kredycie, o tym, że ludzie by mieli więcej pieniędzy, że na rynku jest za dużo pieniędzy, inflacji nie zwalczy się, jeśli tych pieniędzy się ludziom nie zabierze, że musi być cena za to, że się zwalczy inflację, a tą ceną powinno być odebranie ludziom możliwości robienia zakupów w takiej skali, w jakiej robili dotychczas. Czy Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, fundamentalnie się myli i nie wolno ludziom w Polsce zabierać pieniędzy, czyli walczyć z inflacją tym najłatwiejszym instrumentem? Panie redaktorze, walka z inflacją jest na stole unijnym. Ściągnięcie środków z KPO. Rząd Prawa i Sprawiedliwości został demokratycznie wybrany. Nikt tego nie podważa. Tak społeczeństwo wybrało, ale dzięki tym środkom naprawdę nam żyłoby się łatwiej i lżej. Ale ma pan świadomość, że to jest 18 transz. To nie są pieniądze, które trafią od razu na polski rynek i one są przypisane w kamieniach milowych do bardzo konkretnych posunięć. Ale są już kraje w Unii Europejskiej, które z tych środków korzystają. Panie redaktorze, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie z tym nie radzi i z hamulcową, solidarną Polską się spotyka i nic z tego nie wychodzi, dalej tych środków nie mamy, no to drodzy państwo, no podajcie się do dymisji. No ale no, dajcie wszystko, szansę kolejnemu rządowi. Czy wszystko w Polsce zależy od 35,4 miliarda euro z Krajowego Planu Odbudowy, to po co prowadzić w ogóle gospodarkę? Po prostu żyć tak jak Kosowo na przykład, które jest na garnuszku właściwie Unii Europejskiej i nie przejmować się niczym. Pani poseł Lidia Burzyńska. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, ale pan poseł cały czas w swoich wystąpieniach na dwie rzeczy, tylko i wyłącznie wokół tych dwóch rzeczy skupia się. Pierwsze to, że nie zdrożało paliwo w Polsce od 1 stycznia i drugie, nie, ja mówię wraca o ubiegłym do KPO roku. I wraca do KPO. Pan owszem, że nie zdrożało w tym znaczeniu, że w grudniu ono nie staniało. Więc tak, szanowny panie, ja wsłuchuję się pana wypowiedzi. I właściwie i nawraca cały czas do KPO. KPO, to co pan powiedział, redaktor, są to pieniądze, które jest to fundusz, musimy się zgodzić z tym, jest to fundusz pokovidowy, na rozwój gospodarki pokovidowej. I jeżeli mamy używać argumentów solidarności, jeżeli mamy używać argumentów współpracy, bo na tym polega między innymi funkcjonowanie w Unii Europejskiej, no to proszę, panie pośle, mi powiedzieć, gdzie ta solidarność jest, kiedy w lutym niemalże będzie rok, jak wybuchła wojna na Ukrainie, tak jak rząd polski pomaga i Polacy, żeby tutaj wybrzmiało, pomaga Ukrainie, to nie ma żadnego innego państwa, jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, jeżeli chodzi o liczbę. Rząd polski i Polacy są tego dowodem. A tutaj Unia Europejska wyimaginowuje sobie no, jakieś uzależnienia, chociażby te kamienie milowe mówiące o niepraworządności. Proszę puentować, bo mamy 10 sekund do końca. Rządu w Polsce. Gdzie pan widzi tę niepraworządność? Pani poseł, kamienie Bardzo państwu dziękuję. Kamienie milową ustalił Mateusz Morawiecki, a nie opozycja. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. No oczywiście pan premier, oczywiście. Lewica. Nie radzicie sobie, odejdźcie bardzo po prostu. Bardzo dziękuję państwu. Szanowni panie, proszę sobie przypomnieć, jak radziliście sobie. Kończymy. Dziękuję. Dziękujemy za niezałatwianie polskich spraw. Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? No wiem, Barbara, dlatego powinniśmy go zacząć od... czyszczenia magazynów Media Expert! No tak. Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Zostaw wiadomość. 10 lat się do ciebie dobijam. I znowu nie odbiera. Posłuchaj, ostatni raz po dobroci. Używki, tatuaże, te wszystkie noce poza domem. A o WZW w ogóle słyszałeś? Błagam cię, zadbaj o siebie. Kocham. Twoja wątroba.
Wejdź na wątrobanieboli.pzh.gov.pl i sprawdź, czy problem nie dotyczy także Ciebie. Pamiętaj, chora wątroba nie boli. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. You Can Dance nowa generacja wraca do TVP2. Kto wytańczy wejście do wielkiego finału? Kto wygra drugą edycję programu? Niezwykłe zmagania młodych tancerzy oglądaj już jutro o 20.35 w TVP2. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? No wiem, Barbara, dlatego powinniśmy go zacząć od... czyszczenia magazynów Media Expert! No tak... Po reklamie. To jest czwartkowy, ale prawie piątkowy, bo długi weekend, poranek w Polskim Radiu 24 i mamy 8.30. Zatem czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Tysiące osób przybyło już na spowity mgłą plac świętego Piotra w Rzymie. Za kilkanaście minut zostanie tam wyniesiona trumna z papieżem Benedyktem XVI i rozpocznie się modlitwa różańcowa. Liturgię pogrzebową, która rozpocznie się za godzinę, będzie koncelebrować ponad 120 kardynałów. Przewodniczyć będzie jej papież Franciszek. Na uroczystości przybędą przywódcy z ponad 30 krajów. Z Polski będą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także biskupi. Wśród nich przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji biskup Artur Ważny. To, co takie ważne w jego pontyfikacie odkrywam, to duży szacunek dla prawdy. Współpracownikiem prawdy się nazywa sam. Przez to też szacunek do człowieka. To było dla mnie takie bardzo ważne, że szanował prawdę, a jednocześnie szanował człowieka, który szukał tej prawdy. No i wiele cytatów z jego encyklik, z jego nauczania. Myślę, że to bardzo mnie kształtowało. Więc chcę być na podsumowaniu, na pogrzebie, po to, żeby wyrazić mu wdzięczność, a jednocześnie samemu odkrywać wciąż na nowo, że szukanie prawdy jest czymś bardzo ważnym, ale prawda ma służyć miłości. Transmisja uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI w Polskim Radiu 24 o 9.30. Polska odrzuca niemieckie stanowisko w sprawie reparacji wojennych. W odpowiedzi na polską notę rząd w Berlinie uznał sprawę za zamkniętą i niepodlegającą negocjacjom. Odrzucamy w całości to stanowisko i traktujemy jako nieuzasadnione i błędne, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Jak dodał, Polska będzie prowadzić akcję naciskową na całym świecie. Niemcy od tego tematu nie uciekną. Także jesteśmy absolutnie na początku akcji informacyjnej, która, jak jestem przekonany, przyniesie sukces. Chodzi o to przede wszystkim, żeby jak najszybciej prowadzić do opinii publicznej na świecie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, tą problematykę, przekonać społeczeństwo, przekonać dziennikarzy, media i za nim pójdą politycy. To jest kwestia czasu. Arkadiusz Mularczyk skierował już wniosek do ONZ z prośbą o interwencję. Wysłano też 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. Ukraińcy uderzyli w kolejną rosyjską bazę. Pod ostrzałem artyleryjskim znalazła się baza niedaleko miasta Tokmak w okupowanej części obwodu zaporowskiego. Rosjanie ponieśli znaczne straty w sprzęcie i ludziach, powiedział rzecznik sztabu generalnego Oleksandr Sztupun. Potwierdzono uderzenie artyleryjskie na koncentrację wojsk okupacyjnych i sprzętu wojskowego w pobliżu miejscowości Tokmak w obwodzie zaporowskim. Straty nieprzyjaciela wyniosły około 80 żołnierzy rannych i zabitych. Wcześniej, w noc sylwestrową, ukraińskie siły przeprowadziły atak na bazę wojskową w okupowanej Makiejewce w obwodzie donieckim. Według ukraińskich źródeł zginęło około 400 zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy, a około 300 zostało rannych. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę, a w górach do 110. W całym kraju deszcz, a na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wieczorem może pojawić się deszcz ze śniegiem. Przed nami kolejny styczniowy dzień z dodatnią temperaturą od 6 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. W nocy tymczasem do Polski zacznie docierać mroźne powietrze.
A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Dawid Kubacki okazał się najlepszy w austriackim Innsbrucku i wygrał trzeci konkurs turnieju czterech skoczni. Polak prowadził po pierwszej serii, w której uzyskał 127 metrów. W drugiej skoczył 121,5 metra. Drugi był Norwek Halvor Egner Granerud, a trzeci Słoweniec Anže Laniszek. Polak przyznał, że podczas zawodów w Austrii widać było ogromne zainteresowanie kibiców. To widać na skoczni, z tego się bardzo cieszę, że są ludzie, którzy się tym cieszą. No, dla nas jako zawodników to jest najlepsza sytuacja, kiedy ludzie się tymi emocjami cieszą. Na skocznie się przychodzi właśnie dla tych emocji. Zarówno my jako sportowcy przychodzimy na skocznie dla emocji, tak i kibice, więc to naprawdę cieszy, kiedy nie tylko Polacy trzymają kciuki, cieszą się z mojego dalekiego skoku, czy gratulują, ale również kibice z innych krajów. To jest coś, co naprawdę buduje, bo pokazuje, że tą robotę, którą robię, to wykonuję ją dobrze. W Innsbrucku piąte miejsce zajął Kamil Stoch, dziesiąte Piotr Żyła, a dwudzieste Paweł Wąsek. Bez punktów 43 Jan Habdas i 45 Stefan Hula, a w turnieju czterech skoczni prowadzi Halvor Egner Granerud, z kolei w klasyfikacji Pucharu Świata Dawid Kubacki. Polska pokonała Włochy 3-2 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. Decydujący punkt w mikście zdobyli Iga Świątek i Hubert Hurkacz, którzy pokonali Kamila Rosatello i Lorenzo Musettiego 6-1 i 6-2. Jeremy Sochan, choć spędził na parkiecie blisko pół godziny, to tym razem nie rzucił choćby punktu. Młody Polak miał tylko zbiórkę i 4 asysty, a jego San Antonio Spurs przegrali na wyjeździe z New York Knicks 114-117 w koszykarskiej lidze NBA. Spurs z bilansem 12 zwycięstw i 26 porażek wciąż zajmują w strefie zachodniej przedostatnie 15 miejsc. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Trwa poranek Polskiego Radia 24 na zegarze 24,5 minuty do 9. Debata poranka. Stanisław Janecki w studiu Polskiego Radia 24. Witam panów Agatona Kozińskiego. Dzień dobry. Pawła Królikowskiego, politologa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Tomasza Sakiewicza, publicysta Gazety Polskiej Codziennie i szefa tych mediów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni panowie, na początek może to, co powiedziała wczoraj na konferencji ambasadorów portugalskich, którzy zaprosili panią Annalenę Baerbock, niemiecką minister spraw zagranicznych. Tak jak kiedyś Radosław Sikorski zaprosił Siergieja Ławrowa na konferencję polskich ambasadorów. I tam pani Annalena Baerbock powiedziała, cytuję, w Unii Europejskiej nie możemy sobie dalej pozwalać na blokowanie decyzji przez pojedyncze państwa członkowskie. Głosowanie większością kwalifikowaną może prowadzić do bardziej sprawiedliwych dla nas wszystkich rezultatów. Musimy być zdolni do szybkiego i skutecznego działania, a kraje unijne nie są nawet w stanie sporządzić wspólnie komunikatu prasowego, ponieważ nie mogą uzgodnić sformułowania, które odpowiadałoby każdemu. Czy twórcy zasady i prawa weta byli głupi, czy może jednak roztropni, bo prawo weta zapewniało równość i chroniło przed dominacją czy zmowami państw większych, tych dominujących, które chciałyby mieć wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. I czy zniesienie zasady jednomyślności i prawa weta spowoduje, że Unia będzie forsować wszystko to, co sobie wymyśli Berlin, ewentualnie Paryż, i zniknie to, co było w Unii ważne, że nawet najmniejsze państwo, mając prawo weta, miało wpływ na to, co się w Unii dzieje, a teraz nawet takie państwo jak Polska wpływu żadnego mieć nie będzie. Może zacznijmy od Pawła Królikowskiego. No to króciutko. To jest kolejny powrót do tej dyskusji, takie wrzutki co jakiś czas mamy. Niemcy, zwłaszcza ze strony Niemiec, one się pojawiają. Co nie dziwi, tak jak pan redaktor powiedział, no Berlin chciałby w znacznej mierze mieć poczucie, że te małe państwa, te państwa, które nie są w tym według Berlina pierwszym prądzie, pierwszej prędkości Unii Europejskiej, żeby nie mogły zaprotestować, żeby rzeczywiście nie mogły stanąć, zwłaszcza, że czasami, jak widać, nie ma jednolitości, jednorodności politycznej, jeśli chodzi o rządy w Zjednoczonej Europie.
No cóż, no, z perspektywy takich państw jak Polska, czy patrząc szerzej Hiszpania, Grecja, etc., to jest absolutnie, to byłaby śmierć, samobójstwo w Unii Europejskiej, gdybyśmy się na coś takiego zgodzili. I to jest jasne, my na to zgody wyrazić nie możemy. Jeżeli nie będzie na to forsowanych, federacyjnych rozwiązań zmuszających nas do takiej decyzji, a to się dzieje, widzimy tę zmianę Unii Europejskiej od kilkunastu, kilkudziesięciu właściwie lat, ona zmierza do dziwnego kształtu, w którym się obecnie znajduje, dziwne, jeśli chodzi o wyroki wydawane w Trybunale Sprawiedliwości, dziwne próby podejmowania decyzji pozaprawnych, pozatraktatowych przez Komisję Europejską. No ta Unia Europejska zmieniła się, jest w dziwnym miejscu i wydaje mi się, że ta próba zlikwidowania zasady weta to jest próba zalegalizowania tego wszystkiego, co się w tej chwili z Unią Europejską dzieje. No wchodziliśmy do zdecydowanie innej Unii Europejskiej. Gatona Kozińskiego zapytam o to, czy można zmieniać traktaty, no bo to jest ważna zasada traktatowa, prawo weta, a jakieś kluczowe zmiany w traktatach powinny być chyba przeprowadzane w formie i zatwierdzane w formie referendum w krajach członkowskich. Czy istnieje możliwość, nie wiem, na poziomie nawet nie Rady Europejskiej, tylko Rady Unii Europejskiej, przeforsowania tego, czyli głosowania większością nad czymś, co usankcjonuje głosowanie większością zamiast jednomyślności i nic na to nie zrobimy? I czy istnieje taka większość, czy nie istnieje, która byłaby w stanie to zablokować? Czy to jest przesądzone, bo Niemcy coraz intensywniej o tym mówią i ten głos Annaleny Baerbock nie jest przypadkowy? Znaczy dwie kwestie. Zacznę od tego cytatu, którym pan w ogóle otworzył naszą dyskusję z pani Baerbock, mówiącej, że przy zachowaniu prawa weta nic w Unii nie da się uchwalić. No jak się nic nie da uchwalić, to jakim cudem coś się udaje uchwalać? A z tego, co słyszę z Brukseli, regularnie przychodzą komunikaty, że coś się udało zatwierdzić. Przykład kolejnych pakietów sankcji, bodajże jest już 8 albo 9. Jest tego najlepszym przykładem. 9 teraz. Tak, został 9. I 9 pakietów sankcji zostało zatwierdzonych jednomyślnie, czyli z prawem weta, a z prawa weta na koniec dnia nikt nie korzystał, wszyscy jednomyślnie zgadzali się, żeby zatwierdzenie. Także no to rzeczywistość ostatnich tygodni, czy ostatnich dni wręcz, zadaje kłam stwierdzeniu pani Baerbock, które zostało przytoczone na wstępie i które wywołało sporo szumu w mediach wczoraj i dzisiaj ciąg dalszy. To jedno. Drugie, czy można zmienić traktaty? No można, nie można. Unia Europejska jest taką instytucją, która najpierw wprowadza zmiany, a potem je legalizuje, zatwierdza w traktatach. Obserwujemy przecież zmiany traktatów od przyjęcia traktatu lizbońskiego w 2009 roku. Nagle okazuje się coraz bardziej z gumy, nagle z jakiegoś ezopowym językiem napisanym artykułu drugiego wywodzi się wszystkie kwestie związane z praworządnością. Proszę zwrócić uwagę, jak szczegółowo już praworządność jest analizowana na poszczególnym kraju, mimo że w traktacie drugim, a ta cała analiza opiera się, tam są dosłownie trzy wyrazy, nawet nie trzy zdania. Trzy wyrazy pewno są. Dlatego trzeba dodawać kartę praw podstawowych, która nie jest częścią traktatu, chociaż jest częścią ustawodawstwa. Polska ma z niej wyłączenia. To jest jedno, ale w ten sposób, albo to, co się stało, to powstaje tak zwana Unia Zdrowotna. Unia Europejska już absolutnie nie ma żadnych kompetencji w kwestiach związanych ze służbą zdrowia szeroko rozumianej. Nawet nie ma tych trzech słów wpisanych do traktatu lizbońskiego, a Unia Europejska już tworzy własne fundacje, już pod płaszczykiem wspólnego zakupu szczepionek, programu, tworzy własne programy w tym zakresie i widać, że bardzo mocno wchodzi w te kompetencje. W ten sposób działa Unia Europejska. Bardzo elastycznie podchodzi do legalizacji, wrzuca kolejne tematy do dyskusji. Te, które chwytają, natychmiast są rozszerzane i zajmują na szczeblu europejskim, pojawia się coraz więcej regulacji. Te, które nie chwytają, odbijają się jak od ściany, a na końcu, gdy tych tematów uzbiera się wystarczająco dużo, powstaje nowy traktat. Tak będzie w tym wypadku. Traktat za jakiś czas powstanie i tam zapisów dotyczących praworządności będzie już zdecydowanie więcej niż jest w traktacie lizbońskim. Jeszcze nie wiadomo, jak te zapisy dokładnie będą wyglądały. To, co się dzieje w Polsce, to też jest jedna z prób definicji, to, co się dzieje wokół Polski, wobec Polski. Jest jedną z prób dodefiniowania tak naprawdę zakresu praworządności na szczeblu Unii Europejskiej. I dokładnie tak samo wygląda dyskusja z jednomyślnością czy większością kwalifikowaną. Przypomnę, że od traktatu lizbońskiego nie ma już jednomyślności jako takiej. Jednomyślność została zastrzeżona do katalogu spraw najważniejszych. Tak naprawdę trend był bardzo silny, żeby katalog spraw najważniejszych bardzo mocno okrajać na rzecz
większości kwalifikowanej. Tak się działo coraz mocniej. Najbardziej klasyczny przykład, czyli zatwierdzenie konkluzji Rady Europejskiej, gdy były wybory na drugą kadencję Donalda Tuska. Wtedy Polska się temu sprzeciwiła i teoretycznie konkluzje nie powinny być przyjęte, ponieważ nie było podpisów 20, wtedy jeszcze 8 przywódców państw Unii Europejskiej. A konkluzje zostały zatwierdzone, bo zmieniono nagłówek, że to nie są konkluzje szczytu Unii Europejskiej, tylko konkluzje europejskich przywódców. Zapisano dorobnym drukiem, że Beata Szydło się miała zdanie odrębne. Zdanie odrębne zostało zapisane, kompletnie nieuwzględnione. Zapisy tamte przeszły. Ktoś w ogóle podważał mandat Donalda Tuska. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Także tutaj widać bardzo wyraźnie, że Unia Europejska potrafi być w wielu kwestiach bardzo elastyczna. Natomiast rzeczywiście ta wojna widać, że mocno przewróciła stolik, bo ten trend w kierunku ograniczania jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej był bardzo silnie posunięty. Wojna zmroziła wszystkich. Nagle wszyscy sobie uświadomili, że problem jest zdecydowanie większy niż się wydawało, że skala odpowiedzialności za decyzję jest dużo większa. W związku z tym nastąpił renesans bardzo silny metody jednomyślnościowej wspólnego głosowania. Przede wszystkim przy kwestii sankcji. Podejrzewam, że za jakiś czas to również stanie przy kwestii jakiejś, jeżeli Unia Europejska, choć tutaj widać, to mnie dziwi, nie wyrywa się w tym temacie. Nie ma wspólnych programów europejskich pomocy Unii Europejskiej poza programami finansowymi. Nie zmienia to faktu, że nastąpił renesans metody jednomyślności. I to uruchomiło w oczach Niemiec stare demony i próbują wykorzystać, zgodnie ze starą zasadą Moneta, że każdy kryzys należy wykorzystać do zacieśnienia integracji europejskiej. Niemcy tutaj najpierw Olaf Scholz w słynnym wystąpieniu w Pradze, teraz jego argumenty powtórzyła pani Baerbock, ale te argumenty pojawiają się od bardzo, bardzo dawna. Wcześniej jeszcze z czasów... Martin Schulz, przewodniczący. Tak, on to regularnie, on najmocniej tymi hasłami szermował. Także to powraca regularnie i tak to będzie wyglądało, aczkolwiek wydaje mi się, że z perspektywy Polski przynajmniej, ale z perspektywy zdecydowanej większości krajów, w sytuacji, gdy Unia Europejska tak naprawdę jest zbudowana wokół Francji i Niemiec, gdy Francja i Niemcy są dogadane w jakimś temacie, właściwie nie ma możliwości obejścia tych krajów, one mają same w sobie mniejszość blokującą przy większości kwalifikowanej, nie ma szans, bardzo trudno jest zablokować ich decyzje. Przy tego typu sytuacji zasada zachowania jednomyślności, przynajmniej w takim obszarze, jak to jest definiowane do kwestii najważniejszych, jest racją bytu Polski w Unii Europejskiej. Do Tomasza Sakiewicza, czy powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że w Unii Europejskiej można tylko osiągnąć to, co poprze większość? Tuż przed tym wystąpieniem Anneleny Baerbock pojawiło się takie opracowanie, w którym podano korzyści z wprowadzenia euro. Te korzyści dotyczą 3 państw w 20 Unii Europejskiej. Niemcy na pierwszym miejscu. Ogromne korzyści, gdy chodzi o wzrost PKB i też na mieszkańca. Drugim państwem w podobnej skali to Niderlandy, czyli Holandia, i minimalnie skorzystała na tym Grecja, no, mając te kłopoty, jakie miała. No, te wszystkie inne państwa, łącznie z Francją, a szczególnie Włochy, na tym straciły. Czy to jest kolejny przyczynek do tego, żeby beneficjentami istnienia i funkcjonowania Unii były wyłącznie Niemcy, bo Francja nie we wszystkim korzysta, jak to euro dowodzi. No, Niemcy w sposób zupełnie nierozsądny układają całą strukturę Unii pod siebie, to znaczy tam, gdzie się da, wykluczają demokrację, tam, gdzie się da, narzucają wolę mniejszym państwom, stosują terror ekonomiczny i polityczny. Albo przekupują, kiedy na przykład Słowacja, czy Czechy, czy Węgry były, bo tam są wielkie inwestycje, na przykład motoryzacyjne Niemiec, to w konkretnych sprawach te państwa ulegały w ostatniej chwili wskutek tego, że Niemcy sypnęli im pieniądze albo zagrozili, że wycofają się. No i w przypadku mniejszych państw niestety oni zyskują sporą przewagę. Kiedy chodzi już o średnie i większe, to się zaczyna coś dziać. Wielka Brytania po prostu wyszła z Unii i została wypchnięta przez Niemcy. Nie wiem, czy oni tego chcieli, ale to była konsekwencja nieliczenia się z tym, że Unia jest wspólnotą, a nie dominantą jednego państwa. W przypadku Włochów, no to widzieliśmy, jak Włosi zareagowali na groźby
ze strony de facto Niemiec, jeśli źle wybiorą. To znaczy wybrali jeszcze gorzej, niż by Niemcy chcieli. Ale już raz Niemcy wpłynęli na kształt rządu włoskiego. No, włoskiego, greckiego. Bardzo usilnie próbują na kształt rządu polskiego wpływać. Próbują go po prostu wymienić. Tyle tylko, że na krótką metę mogą coś uzyskać, na dłuższą oni po prostu tą Unię zniszczą. To znaczy ta Unia ale czy nie, będzie ma, tak nie ma sposobu? Janusz Varoufakis, były minister finansów Grecji, który ma taki lekki styl, napisał książkę, której właściwie jest jedno wielkie oskarżenie pod adresem dyktatu Niemiec w Unii, traktowania wszystkich z buta, zmuszania do wszystkiego i co? I nic, to wołanie na puszczy jest. Bo generalnie większość Niemców czy elit niemieckich myśli, że tak jest dobrze. To znaczy, to jest ten postimperialny sposób myślenia w ogóle w Europie. W prywatnych rozmowach to nawet takie poczucie wyższości widać wyraźnie, że oni są lepsi, oni z jakiegoś powodu powinni rządzić. Zresztą Olaf Scholz napisał oficjalnie, że powinni rządzić Unią Europejską. To są mrzonki ludzi z chorymi ambicjami. Tak jak Rosjanie mają chore ambicje imperialne, tylko że realizują je w sposób absolutnie zbrodniczy, to Niemcy mają przerosty imperialne, tylko realizują je dużo, dużo bardziej subtelnie obecnie. Czegoś tam się nauczyli, natomiast nie nauczyli się, że to się zawsze źle kończy. Niemcy bardzo dużo zarobiły na euro, bardzo dużo zarobiły na Unii Europejskiej, ponieważ była pewna zgoda, to znaczy wiele krajów... I dużo zarobiły na tanim rosyjskim gazie. No i bardzo dużo na tanim rosyjskim gazie. A chciały zarobić jeszcze więcej. Tak, bo była zgoda na to, bo wszyscy doszli do wniosku, musimy ustąpić, Niemcy są silne, ale oni dochodzą już w tej chwili do ściany. I ta ściana za chwilę zaboli, oni się odbiją od niej. I to, czy zmienią jakiś rząd, nie zmienią, to na dłuższą metę nie miało żadnego znaczenia. Taka koncepcja, w której jedno państwo zarządza wszystkim, się nie utrzyma w XXI wieku. No ale to Pawła Kurlikowskiego zapytam, czy nie wróci taki wariant, no mieliśmy już jako przewodniczącego Rady Europejskiej, a potem przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, Donalda Tuska, który dziękował CDU za wprowadzenie standardów w Europie. Radosław Sikorski 28 listopada 2011 roku prosił o niemieckie przywództwo. No to są ich główne aktywa. No, oni tak sobie budują te aktywa. Czy nie tylko w Polsce, ale także w innych tych mniejszych państwach powstaną takie stronnictwa proniemieckie, które ułatwią Niemcom to zadanie. Ale nie muszą powstawać, one w różnych państwach już funkcjonują. Pan redaktor mówił o tych gospodarczych uzależnieniach, one funkcjonują i myślę, że dużo jest tutaj uzależnione od tego, jak skończy się wojna na wschodzie. Jeżeli ona nie skończy się szybko, to będzie szansa na to, żeby rzeczywiście nadal w jakiś sposób politykę Niemiec kontestować w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli ten pokój na wschodzie zostanie zawarty i ten pokój na wschodzie jakimś cudem będzie niekorzystny w 100% dla Ukrainy, to biznes as usual wróci szybciej niż nam się wydaje, dlatego że te interesy niemieckie na wschodzie w żaden sposób nie zostały zerwane, one nie zostały przecięte w tej chwili w 100%. W jednym miejscu, w Nord Streamie, bo Rosjanie sami wysadzili. Odbudowa tego to jest kwestia miesięcy, natomiast całe kontakty, wszystkie kontakty gospodarcze, polityczne, moim zdaniem to jest chwila, odmrożenie i wracamy do tego biznes as usual, w którym funkcjonowaliśmy przed lutym ubiegłego roku. Także to jest problem, bo teraz jest to okno szansy, jak to mówią Amerykanie, żeby zmienić tę politykę, którą Niemcy prowadzą. Politykę rzeczywiście, ale takiego imperium gospodarczego, bo to nie jest imperium polityczne, to jest imperium gospodarcze, wykorzystywane po to, żeby osiągać swoje polityczne cele. To Agatona Kosińskiego zapytam, czy to nie rodzi jakiegoś takiego pesymizmu historycznego. No nie powiem, że w duchu Arnolda Toynbee'ego, który w ogóle był pesymistą co do procesów historycznych, że Polska jest w gruncie rzeczy bez szans, gdyby ten niemiecki model przeforsowano i z jednej strony nie ma tutaj ani woli elit politycznych, ani nacisku społeczeństwa, żeby coś z tym zrobić, w sensie postawić sprawę na krawędzi, jak to zrobili Brytyjczycy, bo to jest trochę nawet temat tabu w Polsce, a z drugiej strony, no jakie mamy możliwości, jeśli to wszystko będzie zastosowane, to Polska będzie tylko ofiarą. Znaczy tutaj nie działają te kalki przedwojenne. Jest jednak zasadnicza zmienna, która zmienia dynamikę sytuacji. Mówię o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone doświadczeniami dwóch wojen światowych nauczyły się, że jednak muszą w jakiś sposób w mniej lub bardziej bezpośredni kontrolować sytuację w Europie. Bo zawsze ratowali Europę. Znaczy, no zawsze bez... nie, zawsze w XX znaczy, wieku. W tych dwóch wojnach. Tak, zawsze w XX wieku ratowali wojnę. W tych dwóch wojnach. Barack Obama zaczął ten pivot w kierunku Azji.
wydawało się, że Ameryka przestanie się Europą interesować. Donald Trump artykułował to wręcz wprost, że Europa powinna płacić za ochronę żywymi pieniędzmi, straszył wyjściem z NATO, ale przecież w te same buty wchodził Joe Biden na początku swojej kadencji. To symboliczne zniesienie sankcji na Nord Stream, jedna z jego pierwszych decyzji jako prezydenta, było tego najlepszym potwierdzeniem, że Europejczycy, bawcie się we własnym gronie, my mamy ważniejsze sprawy, czytaj Chiny. No ale wojna na Ukrainie radykalnie odwróciła te proporcje. Amerykanie wprost tego nie wyrażają, ale widać wyraźnie, że ich polityka, swoją polityką dowodzą duże niezadowolenie z zachowania Niemiec. Wychodzili z założenia, Niemcy to dorosły, poważne państwo, które będzie umiało pilnować porządku na własnym podwórku. Czytaj, nie dopuści do eskalacji, a eskalacja wybuchła taka, jakiej nikt się nie spodziewał. Także moim zdaniem w 2022 roku nieakceptowalna była powtórka z Krymu, czyli jakiejś ograniczonej operacji wojskowej, a to nawet nie jest powtórka z Krymu, tylko to już jest pełnoskalowa wojna w najgorszym tego słowa znaczeniu. I Amerykanie muszą brać sprawy w swoje ręce, żeby uporządkować sytuację na świecie, no bo dla nich rozchwianie Ukrainy przez agresję zbrojną, oni to od razu widzą w szerszej perspektywie, widzą jak dokładnie w ten sam sposób takie same procesy zaczną zachodzić na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, czy w Ameryce Łacińskiej i do tego nie mogą dopuścić. Dlatego muszą ręcznie zarządzać, bo to jest wręcz ręczne zarządzanie, przesyłanie fizycznie z Waszyngtonu do Kijowa parametrów, satelit, w jaki sposób rosyjskie wojska się posuwają, żeby Ukraińcy mogli adekwatnie reagować, bo Europejczycy nie byli w stanie zadbać o bezpieczeństwo Europejczycy, czy tej Niemcy. Także to nie jest, ja się w tym sensie nie zgadzam się z tym pesymizmem, że po pierwsze Polska zyskuje aktywa, ma świadomość tego, że nasz los jest w naszych rękach i musimy się starać, żeby uniknąć katastrofy rozbiorów czy katastrofy II wojny światowej. To już jest bardzo dużo. Po drugie, spekuluję trochę, no może to jest moje pobożne życzenie, ale mam nadzieję i też jest jednak sporo sygnałów pokazujących, że Rosja z tej wojny wyjdzie albo osłabiona, albo bardzo osłabiona, co siłą rzeczy Polsce będzie się żyło trochę bezpieczniej. Po trzecie, Ameryka nie może spuścić oczu z Europy, nie może mieć zaufania do Niemców, a skoro nie może mieć zaufania do Niemców, w naturalny sposób nie może mieć zaufania do Rosji, to musi się koncentrować, chcąc nie chcąc, przy wszystkich różnicach, jakie są między obecną władzą w Polsce, a światopoglądem Joe Bidena. Amerykanie muszą mieć dobre relacje z Polską, bo mówiąc cynicznym językiem, ale pewnie tak w Waszyngtonie myślą, Polska dla Ameryki jest czymś w rodzaju lądowego okrętu, na którym mogą w każdej chwili wylądować i mieć swoje bazy i w ten sposób pilnować sytuacji w Europie. Lotniskowiec Polska. Lotniskowiec Polska. A taki lotniskowiec jest im potrzebny i to jest też gwarancja bezpieczeństwa dla Polski. Bo no jak właśnie, lotniskowiec zatonie, no to Tomasza Amerykanie stracą cenne aktywa. Sakiewicza, dwie ostatnie minuty. Czy ta wojna coś zmieni i utrudni te plany i Stany Zjednoczone znowu wpłyną na kształt Europy, czy to już się nie uda? No Stany Zjednoczone już bardzo wpływają na kształt Europy i myślą nad koncepcjami nie tylko militarnymi, ale też gospodarczymi, no bo przecież to ogromne zaangażowanie przemysłu naftowego, paliwowego w tą część Europy, które daje zyski Stanom Zjednoczonym. Idea Trójmorza jakoś się odrodzi, wzmocni? Ona jest realizowana bez głoszenia, bo Biden wręcz chciał z niej zrezygnować, też nie mówiąc tego, a dogadując się z Niemcami, jakby wracając do koncepcji zarządów przez Europy przez Niemcy. Natomiast no, radykalnie zmienił zdanie po wybuchu wojny. Zorientował się zresztą, że istnieje realnie korzystna koncepcja dla Stanów Zjednoczonych rozbudowy tutaj swojej strefy wpływów właśnie w Europie Środkowej. Trump o tym mówił i to robił. Natomiast Biden, to nie przyznając się, że zmienił całkowicie politykę, to realizuje. Jego wizyta w Warszawie była takim momentem przełomowym, bo on powiedział, Rosja połowę mniejsza, nie chodzi o zmniejszenie połowy terytorium, ale potencjału rosyjskiego, a Polska kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych. I Biden to robi, po prostu on to realizuje. A jeżeli i republikanie, i demokraci zaczynają mieć podobny pogląd na strategiczną politykę Stanów Zjednoczonych, to bardzo trudno będzie to zmienić. No ale czy to nam rekompensuje to, co nam ogranicza Unia Europejska? No bo ten argument, wprawdzie tu chodzi o 35,4 miliarda euro, ale może zacząć wkrótce chodzić o
te grube miliardy z budżetu. Na razie chodzi o 1% PKB, mniej więcej, bo to jest taka skala. Natomiast złe gospodarowanie pieniędzmi i uleganie Unii Europejskiej w różnych sprawach kosztuje nas kilka procent PKB. Ani jedno, ani drugie nie zmienia dramatycznie naszej sytuacji, ale rachunek zysków i strat jest jednak na korzyść tego, żeby być trochę nieustępliwym. Gdybyśmy byli jeszcze twardsi w sprawie ETS-u, prawdopodobnie byśmy mieli kolejny procent więcej. Musimy kończyć. Agaton Koziński, dziękuję bardzo. Paweł Królikowski, dziękuję. Tomasz Sakiewicz, dziękuję. Stanisław Janecki, spotkam się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia. Reklama. Ludzie pytają, jak zrealizować wszystkie plany te noworoczne i w ogóle. Otóż my, Kule, mamy w planie losowanie. I powiem tak, na pewno je zrealizujemy. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Do niskich cen jest czas. A ty, Barbara, jesteś gotowa? Na niskie ceny w Media Expert? No. Zawsze. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i AGD. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Polskie Radio 24 zbliża się